cześć kochani, co tam? Robimy tygodniówkę? Taką troszkę świąteczną. E, słuchajcie, jest drugi dzień świąt, kiedy ja to wrzucam. I e, nie wiem, kiedy Wy to będziecie oglądać, a mam nadzieję, że mieliście fajne święta. I kochani, to będzie od 27 grudnia do. No i teraz właśnie. Sylwester jest w piątek, pierwszy jest w sobotę, czyli do 2 stycznia. 27 grudnia do 2 stycznia, dobra? Czyli na ten tydzień no taki poświąteczny, ale jeszcze sylwestrowy. No zobaczymy co tam wyjdzie. Powiem szczerze, zdziwię się jak ktoś tu będzie pracował w tym tygodniu. Bardzo się zdziwię. Z wyjątkiem oczywiście panien, które wiadomo, wiadomo. No koziorożec okazyjny pewnie też gdzieś tam się orobi biedny w tym tygodniu. Miśki żartuję. Wiem, że niektórzy z Was normalnie pracują, no bo, no bo tak, tak jest. No tak to wygląda. Nie wszyscy mają urlopiki em, na całe święta. No zobaczymy, zobaczymy. Robimy sobie taką tradycyjną tygodnióweczkę. Zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie wydarzać z ciekawych rzeczy. No. Ciekawa jestem, czy nam wyjdą jakieś imprezowe rzeczy. No właśnie, ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Kurczę, patrzcie jak to zleciało. A pamiętam zeszły, zeszły nowy rok. Pamiętam jak robiłam orędzie noworoczne. Może w tym, ty, w tym roku też zrobię. No zobaczę. Znaczy to już nie będzie w tym roku. To będzie już w przyszłym roku. W 2022. Um, orędzie. No. Może Wam zrobię orędzie noworoczne. Kochani, słuchajcie. Um, Wszystkie czytania na 2022 rok dla wszystkich znaków Zodiaku są na kanale. Są wszystkie. Nie ma takiego znaku, którego by nie było na kanale na 2022 rok. Także sobie sprawdźcie, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał. To jest raz. Kiedy będą czytania styczniowe, bo pewnie się zastanawiacie, nie wiem. Ale mam nadzieję, że przed Sylwestrem, ale nie mogę obiecać, bo. Nie wiem, czy zdążę, ale będę się starać. Teraz, jak się święta skończą w tym tygodniu, to, um, to spróbuję, spróbuję to ogarnąć, żebyście mieli styczniówki w miarę możliwości przed nowym rokiem, a najpóźniej w nowy rok. To, to tak najpóźniej. Także także do weekendu powinny być styczniowe dla każdego znaku. No, to misiaczki tyle. Tyle, tyle. Um, Chyba nic więcej z ciekawych rzeczy, tak myślę, czy coś jeszcze, ale chyba nie. I zaczynamy dzisiaj od koziorożca i wszystkiego najlepszego dla wszystkich koziorożców z okazji urodzinek. Zaczynamy od koziorożca i już lecimy, już, już, już. Już lecimy. No dobrze. Misiaczki, koziorożec. Em... Jak my to zawsze robimy? Związki, single... Jak my to zawsze robimy? Kurczę... Związki, single, praca. Koziorożec. I praca. Kurde. Zawodowe lub finansowe rzeczy Wam wyszły yy, u związków i u singli też. Ciekawe. A co to? Uuu, kurde, dobra. Wiecie jak powiedziałam, że chyba nikt nie będzie pracował, no więc odwołuję. Odwołuję, Koziorożec pierwszy jest do pracy w tym. Słuchajcie, macie karty pracy lub pieniędzy w każdym yy, z tych mini rozkładziczków dla Yy, związkowców dla singli i dla pracowników. Single to w ogóle nie wiem, czy nie będą się tylko i wyłącznie zajmować pracą yy, w tym tygodniu. No, tak to wygląda. Niektórzy dostaną wiadomość. Dobra, zacznijmy od związkowców. Kochani, mamy konflikt ojca z dzieckiem. Co by to dla was nie oznaczało? Jakiegoś ojca z jakimś dzieckiem, ewentualnie ojczyma, by tam jakiegoś byłego męża, jakieś takie dziwne rzeczy. Może być osoba. Yy, Chciałam powiedzieć toksyczna, co w ogóle nie wiem, dlaczego miałam w głowie słowo toksyczna, bo właściwie chciałam powiedzieć despotyczna, ale to oczywiście może iść, nie daj Boże, no może iść w parze. Mamy pokazane też wieści od byłego jakiegoś, czyli nawet jeżeli macie obecny związek, możecie dostać jakieś wieści. Wieści mogą być na temat dziecka? Jeżeli macie wspólne dziecko z jakimś byłym, ale równie dobrze, to może być Wasz wasz obecny związkowiec. Jeżeli jesteście mężczyzną, to być może ten despotyzm i ta kłótliwość jest u was. Jeżeli jest jakieś dziecko, jeżeli jest jakaś taka, takie coś, że jest ojciec i dziecko, to dziecko na coś czeka, ojciec jest pokazany niestety negatywnie z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy się będzie złościł na dziecko, czy zawiedzie dziecko w czymś, co by to nie było. Ale jest pokazana jakaś taka troszeczkę negatywna y, energia. Kochani, ogólnie y, jakieś być może porozumienie będzie tutaj się zawiązywało w tym tygodniu u związkowców, u ludzi, którzy mają człowieka. Ym, uważać na takie rzeczy, że gdzieś ktoś ma żonę, męża, gdzieś tam, gdzieś tam i do was napisze, bo może takie coś oczywiście się również wydarzyć. Jest pokazane, żeby nie zmieniać jakiejś decyzji lub podjąć decyzję, którą należy podjąć jako rada. E, którą należy podjąć w tym tygodniu, ale jeżeli już podjęliście decyzję, na przykład odcinacie się od jakiejś osoby, utrzymać tą decyzję, nie zmieniać tej decyzji. E, słuchajcie, jeśli chodzi o dzieci, dzieci są pokazane pozytywnie dla tych, co mają dzieci, jakieś tutaj przygotowanie do szkoły, nie wiem dlaczego już w tym tygodniu, ale coś tutaj pozytywnego szkolnego jest poka, może jakieś wyniki, nie, nie wiem, nie, nie wiem dlaczego teraz, kochani, nie wymyślę, ale dziecko jest pokazane pozytywnie, Natomiast negatywnie jest pokazane, jeden ze związkowców stawiam na stronę męską, ale się nie upieram, bo oczywiście możecie nawet nie mieć strony męskiej w Waszej relacji. Oczywiście, że możecie nie mieć. Wpływ jakiegoś ojca, ojczyma, teścia jakiegoś mężczyzny lub byłego, czyjegoś byłego, wpływ negatywny na jakąś relację. Takie coś może mieć miejsce w tym tygodniu. I mówię, wieści od kogoś, kto ma niezakończony inny związek, również mogłyby być w tym tygodniu. Podjąć bardzo ważną decyzję, którą należy podjąć w tym tygodniu, utrzymać ją, jeżeli została już. Podjęta. Single dostają ważną wiadomość lub nową pracę, lub przeprowadzają się, lub coś kupują. Nowy początek mają single na horyzoncie. W tym tygodniu się pokazuje, czy to się stanie. W tym tygodniu, czy to jest zapowiedź czegoś, co się staje, stanie w styczniu, tego nie wiem. Ale możliwe, że dostaniecie po prostu jakąś bardzo ważną wiadomość. Niektórzy z Was mogą dostać wiadomość od miłościowca. Byłby to raczej e-mail niż jakieś SMS-y. Raczej. Więc jakaś wymiana e-maili jest możliwa. Yy, oprócz tego, niektóre single, a być może nawet większość, po prostu się będzie koncentrować na pracy, na jakichś dokumentach, na załatwianiu jakichś rzeczy, zawodowe rzeczy. Finansowe, zawodowe, pozytywne. To jest dobra karta, to Was ucieszy. To, co idzie do singli w tym tygodniu, co yy, zrobić, jaka jest rada dla singli, zastanowić się bardzo poważnie, zanim przyjmiemy jakąś ofertę jest pokazane, żeby zwlekać z odpowiedzią. To znaczy, czy by to był e-mail, czy to by było jakieś um, nie wiem, propozycja pracy, czy jakiś kontrakt, czy coś zwlekać z odpowiedzią lub z podpisaniem czegoś, stawiam na to, że zwlekać do stycznia, bo ten tydzień teraz, kończący nam rok 2021, nie wydaje mi się, żeby był dobrym tygodniem do początku jakiegokolwiek, więc ten początek może być, wieści mogą być w sensie, że jest zapowiedź tego początku, ale jeżeli nie musicie podpisać czegoś lub zgodzić się oficjalnie lub odpowiedzieć na czyjegoś maila, nie róbcie tego w tym tygodniu, tylko od, odroczyć to. Myślę, że jakoś tam do stycznia. Praca, żyć, nie umierać miśki. Nowe perspektywy, nowe plany, nowe projekty, nowa praca. Ym, różne rzeczy tutaj mogą być. Nauka, super karta, jeżeli chodzi o pracę i jest pokazana rywalizacja jakaś tutaj. Nie wiem, czy wy będziecie o coś walczyć już w tym tygodniu. Czy wiecie, że jest rywalizacja, a chcecie jakąś pracę dostać, ale dostajecie dobre wieści i macie nową drogę zawodowo-finansową pokazaną, bardzo pozytywną. Ale jest pokazana jakaś rywalizacja, uważać na kłótnie, choć powiem. Nie wygląda mi to aż tak bardzo kłótliwie. Nie wygląda mi to, żeby to była zła energia. Myślę, że bardziej rywalizacja i walka o coś dobrego w pracy. Karta rada pracować, skupić się na pracy yy, stabilnie, tak jak do tej pory. I, yy, I tyle. Ale coś jeszcze chciałam powiedzieć. Jeżeli macie jakąś osobę w pracy, na której możecie polegać, osoba może być, ale nie musi, spod znaku... Yy, ziemskiego, czyli inny koziorożec lub yy, byk lub panna, ale nie musi. Jeżeli macie taką osobę, to yy, zaufać tej osobie czy coś takiego. To może być kobieta, ale nie musi, wiadomo. Wy wiecie, tak samo, jak nie musi być znak yy, ten... Yy, o Jezu, czemu ja mówię morski? Czemu ja mam w głowie znak morski? To nie musi być znak ziemski, ale zaufać jakiejś osobie. Ale ogólnie dla Was przekaz, żeby pracować, żeby skupić się na pracy w tym w tym tygodniu rzeczywiście, żeby dobrze, żeby pokazać się z dobrej strony. Wiecie, sumiennie i tak jak to koziorożec potrafi. No miśki, jaście polecieli. Aleście polecieli, nic nie było o imprezie. Kto nie imprezuje w Sylwestra? Proszę ręka do góry. Misiaczki. No, chyba że te karty monet u związkowców i u singli to było zaproszenie. A, może być. Ten asmonet u Singli może być zaproszenie na jakiegoś sylwestra, ale Wasza rada jest taka, żeby się jeszcze zastanowić. Ewentualnie, jeżeli pójdziecie na jakiegoś sylwestra, e, stronić od alkoholu, w sensie, żeby Wam nie dolewali, bo coś dziwnego No jest pokazane, żeby uważać wtedy na alkohol, ale zastanowić się, czy przyjąć zaproszenie. No więc być może będzie odbyłego albo odbyłej, i wtedy trzeba się po prostu zastanowić. No, i dobra. Wodniczuliściu Związkowcze. E, no i ładne kwiaty. No i ładne kwiaty. No ja to ja nie wiem. Singlaczku. Uuu, singlaczku. Nie wiem. Miśki ja nie mam w głowie, bo ja mam inną kartę, a w głowie mam zupełnie inne zdanie. Znaczy. Nie no, nie mam aż takiej innej karty, ale powiedziałabym normalnie coś innego. Widzicie, no właśnie. Ajajajajaj. A dobra, zaraz będziemy gadać do singlaczków, to Wam powiem, co miałam w głowie, a co yy, mam na karcie. Uuu, zamiast pracować w odniczu, idzie na imprezę. No to ja to rozumiem. To, to to, ja rozumiem. Świętujemy cały tydzień. Bardzo mi, ja mi się to podobie. Wodniczu liś. Dobra, fajne, fajne. Z związkowców, które mają coś dziwnego. Związkowcze wodniku. Słuchajcie, wychodzi na ja w tym tygodniu u gdzieś, u jakiegoś wodnika, że ktoś nie zakończył czegoś do końca. Nie zakończył do końca, bo można na przykład zakończyć do końca albo zakończyć do połowy. Można zakończyć. Dobra, nic nie, nie da. Się zakopuć kam na wodniku. Kochani, yy, wiecie jak na przykład. Jesteście z kimś, ktoś mówi, że z kimś innym był, i nagle się dowiadujecie, a tam jeszcze jest kontakt, tam jeszcze jest uczucie, albo tam jeszcze nie ma rozwodu, a miał być. Nie, tak, takie dziwne rzeczy, ale może być też romans. Na przykład, wy macie stały związek i ktoś miał zakończyć z kimś romans. Coś jest niezakończone u kogoś, być może u Was, ja nie mówię, może Wy macie coś takiego, że czegoś nie zakończyliście. To jest jedna rzecz. U innych wodników par. Może wyjść na jaw, bo jest pokazane, że coś wyjdzie na jaw. Dowiecie się czegoś, że będzie problem z jakimś wyjazdem za granicę? Nie wiem, dlaczego miałby być problem z internetem w tym tygodniu. Co to w ogóle, ma, co to w ogóle jest dziwnego? Ale słuchajcie, wiecie, jak na wodnikach zawsze wychodzą przekazy dla ludzkości, bo jest era wodnika. No więc y, ktoś, y, gdzieś, jakieś osoby, no już nie chcę mówić, że tylko wodniki, y, zdadzą sobie sprawę z tego, że świat jest zupełnie inny niż nam się wydaje, czyli że żyjemy w matrixie, ma się rozumieć, takie jakieś... Nie wiem czemu na wodniku i czemu na związkach, Miśki, nie pytajcie mnie. Widać, ktoś kto tego teraz słucha ma się zastanowić, jeżeli dostanie jakąkolwiek informację, że świat jest trochę inny niż nam się wydaje. No. Świat to scena misiaczki. ale dobra, wracamy do normalności. Uwodników takich, co się nie kłócą, co nie mają żadnych dziwnych, niezakończonych rzeczy. Być może Wy sobie zdacie sprawę, że Wy nie możecie czegoś z kim zakończyć, że jest coś niezamknięte, albo jesteście sami, ale znacie osobę, o której myślicie, jest jakaś osoba i wtedy jest pokazane, że ten ktoś może wrócić. Coś, co nie zakończyło się, całkowicie nie zamknął się, jakiś, jakiś rozdział w Waszym życiu. I może to jeszcze wrócić przed końcem roku. Taka cofka mała, no jakiś wracasz czy coś takiego. O coś trzeba nie walczyć, albo trzeba się przestać z kimś kłócić, wyjść z konfliktu, ale ogólnie nie podejmować jakiejś walki. Czy by to była kłótnia, czy to byłby konflikt, czy byłaby to usilna walka o jakąś osobę, a na przykład jest was za dużo, bo jest trójkąt czy coś takiego. Jest pokazane, żeby zrezygnować z jakiejś walki jako rada. No. Uważajcie, bo możecie dostać też informację, że będzie problem z wyjazdem za granicę. Mówiłam to czy nie powiedziałam? Bo w końcu tak zaczęłam gadać na inny temat, że nie wiem, czy to powiedziałam. Słuchajcie, single mają po prostu pokazany romans. Czy to jest wraca? Czy to nowe? No tu to, to seks jest pokazany, więc ja mam nadzieję, że to nie jest całkiem nowe, no bo kto będzie dwa dni znał człowieka i już się seksił, ręka do góry w sensie. Dobra, Miśki, ale to zdanie, które ja miałam w głowie, to jest, że wodnik znajdzie lub uświadomi sobie, kto lub gdzie jest jego no nie wiem czy bratnia dusza, czy bliźnia, czy płomień nie chcę za bardzo wchodzić na takie tematy bo przecież rany bościu, no to ile ludzi ma jakiegoś płomienia, no weźmy, przestańmy bądźmy normalni ale gdzieś jest jakiś wodniczuliś który nagle kogoś zobaczy oh, i w ogóle mu tam coś tam się wydarzy w głowie, w sensie bliźnia, czy płomie, czy bratnia dusza, czy coś takiego a inne wodniczuli się będą po prostu robić seksy, romansować, szaleć czy to z wracaczem, czy z kim szaleństwo oczywiście pokazane jest jest pokazane, żeby się do szaleńca Odezwać lub odpowiedzieć, jeżeli szaleniec do Was się odezwie w tym tygodniu. Jest to bardzo pocieszne. Nie jest pokazane, żeby um, unikać. Jest pokazane, żeby porozmawiać, ale również być może o konkretach. Jeżeli ktoś sobie uświadomi, że gdzieś jest jakaś dusza ala, bratnia, czy inna, płomienna, czy coś tam, nie wiem dlaczego, ale jest rada, żeby się z tą osobą skontaktować, żeby coś tej osobie powiedzieć. Miszki. Nie wiem, może macie takiego człowieka gdzieś tam w oddali, nie wiadomo gdzie, za morzem albo za oceanem, albo nie wiem, 15 kilometrów od Waszego domu i należy na przykład tej osobie złożyć życzenia lub odezwać się. Ja mówię, jak mam kartę. Miśki zamiast pracować, świętujecie. Popatrzcie, jaką macie kartę. No żyć, nie umierać, wodniki, świętowanie, imprezki zamiast pracować. Nic się nie dzieje w sensie rozwoju w Waszej pracy, nic. Karta rozwoju, karta pracy. Jest zupełnie odwrócona. Ja Wam powiem tylko tyle. Pewnie, że sobie jeszcze świętujcie w tym tygodniu. Będzie czas na pracę w styczniu, spokojnie, spokojnie. Ale nie przesadzać z alkoholem, nie przesadzać z jakimiś tam substancjami, bo jest pokazane, że moglibyście się. Jezu, widzicie, mam takie zdania w głowie, co nie powinnam mówić, bo to nie ma sensu. A dla mnie ma sens, bo dla mnie są takie skróty, że moglibyście się cofnąć w rozwoju. Chodzi mi o to, może w rozwoju duchowym, chodzi o to, żeby za bardzo nie imprezować, bo moglibyście sobie pogorszyć nie tylko stan energetyczny, ale nawet zdrowotny. To tylko tyle. Więc nie przesadzajcie. Imprezujcie, ale może nie przesadzajcie z, no na przykład, z alkoholem, czy tam, co tam, co tam wyprawiacie. Jest pokazane, żeby się cieszyć w tym tygodniu, jest pokazane, żeby się do kogoś odezwać, jest pokazane, żeby ym, no właśnie, pić mniej. No patrzcie, wy macie tutaj trójkę kielichów i macie jakieś, no, takie imprezowanie w pracy, a tutaj jest pokazane, żeby może mniejsze ilości jednak. Ale możliwe, że też macie się do kogoś odezwać, być mili dla innych i cieszyć się tym, co się dzieje w pracy. Nie ma tu jakiegoś super, nie wiadomo jakiego rozwoju w tym tygodniu. Może być taki trochę zastój, ale wiadomo, to jest koniec roku. Także miśki spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Przyjdzie styczem, będziecie szaleć zawodowo. No, no zobaczycie. Kochani, rybeńki. Rybeczki, związkowce. Uu. Kurde. Ryby, żeście mnie z nas skoczyli? No, ale dobrze, singlaczku robisz. Dobrze robisz, singlaczku. Macier. A, okej. Okay. To teraz to już nie wiem. A teraz to już nie wiem. Do, wezmę Wam jeszcze jedną kartę raz, bo nie rozumiem dlaczego. Poczekajcie. Nie chcę Wam źle powiedzieć. No, nie, jednak. jednak nie. Praca. A kto to jest niecierpliwą rybetką w pracy? Uuu. A, możecie być przepracowani, zwłaszcza, ale to ma sens. Jeżeli pracujecie w jakimś tam beauty, czymś tam, czymś tam, że kobietom coś tam pomagacie być piękniejsze na Sylwestra, to możecie mieć Saigon w pracy. Saigon! Dobra, lecimy. Kochani związkowcy mają przerewelacyjną e, energię. Ryby w związkach. No macie świetno. Mamy pokazaną dobrą fortunę, dobry los, zrządzenie losu, pieniądze, nie wiem, jakieś dobre przypadki, dobre jakieś zdarzenia czy coś takiego. I mamy pokazaną kartę małżeństwa i stabilizację. Jeżeli gdzieś jakaś para, rybeczki z kimś szukają jakiegoś domu, nieruchomości, czegokolwiek może znajdziecie właśnie w tym tygodniu. Pewnie bym poczekała z podpisywaniem czegokolwiek dostycznia jednak, jeżeli możecie. Ale tu się nic złego nie dzieje, tu jest stabilizacja i jest pokazany dobry los, a dla tych, którzy do tej pory mieli gorszy los, to ojej, jak to powiedzieć, polepszenie losu, tak jakby się los odwrócił. W sensie, że, że teraz jest lepiej, będzie lepiej w tym tygodniu. Jest poczucie stabilizacji, jest stabilny związek. Jest pokazane, żebyście spełniali swoje marzenia. Być może znacie wodnika, to pogadać z wodnikiem, coś zrobić z wodnikiem. Jeżeli nie znacie, spełniać swoje marzenia, skupić się rzeczywiście na tym, że takie jest wasze marzenie, że do tego dążycie. Słowo marzenie to też nie jest odpowiednie, dlatego że nie chodzi o to, żeby pozostało w marzeniach. Chodzi o to, żeby dążyć do spełnienia swoich marzeń i celów jest pokazane, żeby się cieszyć spełnieniem marzeń. No to ja nie wiem. Ja nie wiem, co to za wariactwo. Słuchajcie, rybki single postanowiły coś raz na zawsze zakończyć. Słuchajcie, to jest świetny rok do zakończenia czegoś. Rewelacyjny. To jest ten tydzień, kiedy my jeszcze, jeszcze myślimy o jakiejś byłej osobie, o kimś tam z przeszłości, ale wiemy, że przychodzi Sylwester. Ja wiem, że to jest takie symboliczne, że jest piątek, potem jest sobota, już nie myślimy. Wiecie, o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że to jest ten tydzień, kiedy wy Postanowicie coś zamknąć, pożegnać się z tym raz na zawsze, bo to już nie ma sensu. Coś zamykacie, coś kończycie. I rada wasza, kochani, najpierw byłam trochę zaskoczona, bo było pokazane, że emocjonalnie może być problem, żeby to zostawić całkowicie, ale druga karta, która miała mi pomóc w interpretacji tej pierwszej, jest pokazane, że tu nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Prawdopodobnie trzeba będzie, oprócz tego, że zakończycie coś fizycznie i w głowie i mentalnie, i być może w sensie, że jakieś będą pożegnania, czy jakieś decyzje, czy coś takiego, to bardzo możliwe, że emocjonalnie jeszcze będzie problem, żeby się odciąć. Nawet jeszcze w styczniu czy w lutym, jeszcze to może się ciągnąć za wami, ale jest pokazane, że tu nie ma na co czekać. Tu nie ma jakiejś przyszłości wspólnej z tym kimś, kogo chcecie odciąć na zawsze. No. Także, kochani, tak to wygląda. Nie ma jakichś specjalnych nowości dla żadnych rybek singli w tym tygodniu, w sensie coś nowego. Może nowe przyjdzie w styczniu, spokojnie. Słuchajcie, w pracy mamy pokazane albo zniecierpliwienie, ale również pozostawanie w jakiejś iluzji, albo brak odpoczynku, i to by było związane. I właśnie mi to pasuje do biznesu takiego beauty, wiecie, jakieś włosy, jakieś makijaże, paznokcie, jakieś, jakieś butiki, w sensie sukienki, tam, takie, takie różne rzeczy. E, mi to pasuje do takiego czegoś, ale może to coś jeszcze może oznaczać, no jeszcze jakieś inne biznes, No nie wiem, jakie inne biznesy będą miały teraz taki Saigon w tym y, tygodniu przed Sylwestrem, no bo, no bo te na pewno. E, więc może być Saigon, w sensie takiego, że nie będzie nawet momentu, żeby usiąść, żeby wypocząć. Może tak być. Ale jeżeli takiego czegoś nie macie, to trzeba się będzie zastanowić, bo jest pokazany brak odpoczynku, jest pokazane, że ktoś może chcieć iść na jakieś chorobowe, ale nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy rzeczywiście jest chory. No, to bym się obawiała, że ktoś może unikać pracy. Ja nie mówię, że wy, kochani, może wy z kimś pracujecie, kto coś takiego zrobi, ale jest pokazane, że ktoś może myśleć o jakimś chorobowym. Ale jest też pokazane, że ktoś i to może być do jednej, do jednych rybek gdzieś tam siedzi w jakiejś iluzji, jest niecierpliwy, na coś czeka i siedzi w jakiejś iluzji. Jest za mało działania, za dużo czekania w, niecierp w takim zniecierpliwieniu, a za mało takiego. Że aha, ja mam taki cel, dobra, idę i działam. To, to, nie, to się nie przejmujcie, dlatego że to jest dopiero ten tydzień ostatni grudnia. W styczniu będziemy obczajać nowe rzeczy, będziemy robić czytanko na nowe rzeczy spokojnie i na pracę, i na miłość. Także spokojnie. Um, tutaj, kochani. Jest po prostu pokazane, że ktoś może siedzieć w jakiejś dziwnej iluzji i w jakimś zniecierpliwieniu. Tak jakby chciał, żeby coś, już, już, żeby coś, a to trzeba będzie poczekać cierpliwie. Nie wiem do kogo to było, ale musiałam coś takiego powiedzieć. Dobra, uważać na trunki na terenie pracy. No to wiadomo, czy tam jakieś inne substancje. Eee, kochani, coś trzeba. Cholera chyba się nie da. Jest pokazane, że coś powinniście byli zakończyć przed końcem roku, ale nie wiem, czy się da. Po prostu, jeżeli się nie da czegoś zakończyć, przeciągnąć to na styczeń. Nie przejmować się, nie robić czegoś na siłę, bo wy się możecie przemęczyć w tym tygodniu. Nie robić na siłę, że musi być do piątku zrobione. Spokojnie. W styczniu, który to będzie styczeń? 3, 4, 5 stycznia jeszcze można sobie coś skończyć. To nie jest koniec świata. Nie kończyć czegoś na siłę, jeżeli macie to przypłacić. Nie daj Boże zdrowiem, w sensie, że będziecie przemęczeni. To takie coś bym powiedziała. Co jeszcze Wam powiedzieć? Nie wiem, jaki to ma sens, ale nie jechać za granicą, nie jaki to ma sens. Co coś nie robić za granicą, nie załatwiać czegoś jakąś za granicą, lub czegoś przez internet, albo słuchajcie, ja Wam powiem coś przyszło do głowy. Jeżeli na przykład ktoś gdzieś pracuje, że przez internet się ludzie umawiają, albo jest jakiś system internetowy elektroniczny, jest pokazane, że mogłoby to zawieść, na przykład będą dwie czy trzy osoby umówione na tą samą godzinę. To do tych, co mają, jakichś klientów, ma się rozumieć. Kochani, jest pokazane, żeby się przyjrzeć temu swojemu kalendarzowi lepiej, bo coś tam może być w tym tygodniu, jakieś burdello może być. Kochani, mówię, ja mówię, co mi się pojawia w głowie, pod wpływem jakby impulsu, który mam z karty. Ja Wam nie mówię, że te karty to oznaczają. Ja nie czytam kart tak jak klasyczny tarocista. I, I może Wam kiedyś coś więcej o tym opowiem, bo już widzę, że będę musiała. Ale to nie dzisiaj, kochani, nie dzisiaj. Także uważamy na y, zniecierpliwienie, ale też na przepracowanie, brak odpoczynku, jakieś tam y, przemęczenie, czy coś takiego. Nie kończymy czegoś na siłę w tym tygodniu. Sprawdzamy kalendarz, zwłaszcza internetowy. Wiecie, jaki jest ten taki w telefonie, co się ma taki, wiecie, że tam mówisz, jakieś spotkanie. Ktoś mógł double... Y, Podwójnie umówić. Dobra, nie umiem tego powiedzieć tak. Double book, czyli na tą samą godzinę, na przykład, więcej ludzi ktoś mógł umówić przez pomyłkę. Weźcie, posprawdzajcie te takie internetowe rzeczy. W ogóle internet sprawdźcie, czy jest opłacony, żeby nie było jaj. Nie wiem, dlaczego miałoby być w ogóle, ale mówię, co mi przyszło do głowy. Dobra? Dziwne. Miśki, ale mi czasami dziwne rzeczy przychodzą do głowy i ja uważam, że to jest do nikogo. A potem mam całą, słuchajcie, jakąś ogromną ludzi, którzy piszą, że to, co jest do nikogo, to jest zazwyczaj do nich. No więc chyba do kogoś to jest. No, no nic z Jak nie pracujecie, to się po prostu nawet nie przejmujcie o tym. E, dobra, to były rybeńki. Baraneczek. Baraneczek więc. Uważać na strzelca. Uuu, uuu. Przepraszam bardzo, Baranku. A z kim wy się będziecie kłócić w ostatnim tygodniu grudnia? Proszę mi powiedzieć, z kim się będziecie kłócić? Ale się ktoś próbuje przebić ze swoim. Ja pierdziel. Powiem wam tak. Jeżeli wraca do was w tym tygodniu jakiś wracacz, albo już wrócił, Miałabym taką obawę, że to nie jest na zawsze ten powrót, że to jest tak na chwilę, bo się mu nudzi w okresie świąteczno-noworocznym albo wam się nudzi i do kogoś próbujecie wrócić. Jest pokazane, że wy się powinniście skupić na czymś nowym, nowe, coś nowego. Ci, co mają taką dziwną osobę, zaraz będziemy gadać dalej. Singlaczki. Ciekawe pracownice ty racja okej okay. No dobra, słuchajcie. Yy, dziwne powroty, dziwnie wracacze, nie, nie wygląda to zachęcająco w ogóle. Może się ktoś z wami też kłócić i to może być osoba wcale nie wracająca, tylko obecna. Kłótnie, brak balansu, brak równowagi, niezadowolenie z jakiegoś romansu czy coś takiego, jakieś kłótnie, jakaś walka. Dużo negatywnego ognia. Może być to ze strzelcem, ale nie musi, yy, ale dużo negatywnego ognia w sensie. Yy, Jakiegoś, nie daj Boże, jakiejś agresji, jakiejś kłótni, jakiejś zazdrości czy czegoś takiego. Nie wiem po czyjej stronie, to nie musi być u was w środku, to może być u człowieka. Jeżeli są jakiekolwiek motywy wracające gdzieś tu, w ogóle, chodź ze mną na Sylwestra, tęskniłem, to nie. To nie, to raczej bym szła z nowym człowiekiem, albo sama, albo z koleżanką. Raczej bym uważała na to, Tą energię, która tu się pokazuje tego wracacza, ma się rozumieć. W związkach bardziej stałych powiedziałabym tylko tyle uważać na... jak się nazywa? Na kłótnię. Ale coś z seksem jest nie tak. A jest pokazane, żeby robić seksy. No, jako radę. Czyli jakiś tam płomień, gdzieś tam odgrzeb, Coś tu jest nie tak. W jakimś związku stałym u jakiegoś baranka. I trzeba byłoby tam jakoś... Wiecie... No nie wiem, tam jakoś coś tam... Odgrzać? Od, y, nie, właśnie nie odgrzać, tylko jakiś płomień tu, żeby zapłonął, wiesz o co chodzi? Jezu. Miszki, ja Barankowi nie będę tłumaczyć, co ma robić w łóżku ze swoim partnerem lub partnerką. Proszę zabrać się do roboty na poważnie. Każdy baranek, który ma człowieka, tyle w temacie. Baranek, który ma wracacza, czy jakąś dziwną energię, y, powiedziałabym z przeszłości. Ma skupić się na nowym. Nowy romans jest na horyzoncie, ma się skupić na nowym. Co ciekawe, singiel ma pokazane, że się czuje jakiś. Albo, albo macie dziwnego lwa. Jeżeli do was wraca lew, to też jest pokazane, żeby uważać. Ale singiel czuje się jakiś bezsilny, tak jakby niemoc czuł, że coś nie ma, że coś by chciał. A wiecie, co jest pokazane jako rada? Że nie dostrzegacie innej drogi. Że jest jeszcze jakaś inna droga, albo jest jeszcze jakaś inna osoba, a wy myślicie o jakiejś innej, jakiejś starej osobie, albo wy uważacie, że w ogóle nikogo nie ma, a nie dostrzegacie jakiejś innej drogi. Słuchajcie, wiecie co? Jak będziecie gdzieś chodzić w tym tygodniu nie wiem, czy do pracy, czy do jakiegoś sklepu jeżeli będzie taki moment, że będziecie się zastanawiać, którą drogą iść, to idźcie inną drogą niż zwykle. Albo na przykład, jeżeli będziecie szli tak, auto, tak automatycznie, na przykład jest jakieś rozdroże, nie? I normalnie byście poszli, dajmy na to, w prawo, czy tą drogą tutaj, a, a, ale drugą drogą też byście doszli, tylko jakoś bardziej na koło. Idźcie tą drugą drogą. Nie, nie, nie wiem czemu, ale jest pokazane, że jest jeszcze jakaś inna droga. Może tam gdzieś na drodze będzie stał jakiś piękny ten. No, ro, znaczy, nie wiem czy Roman. Czemu ja chciałam powiedzieć, że Roman? Piękny Roman. No. A co to jest to drugie? Kazek? Nie. Co to jest to drugie? Ja... Ym, Jezu, zapomniałam. Jezu, zapomniałam jakie my mamy to imię. Uuu, niedobrze. Nie Kazimierz. Nie Roman, nie Kazimierz. Dobra, nie przypomnę sobie. Eusebia i kto? A! Fra Franek! No to nie, to to nie będzie Franek. To będzie Roman. Piękny. Na drodze może stać. No. Albo jakaś kobieta, prawda. Wiadomo, nie każdy lubi Romana. E, kochani, nie to są takie żarty, ale może akurat gdzieś jest jakiś baranek, który pójdzie inną drogą i spotka kogoś. Kogoś, kto się okaże jakimś wartościowym człowiekiem. Albo spotka przyjaciółkę, która powie: Co robisz w Sylwestra? A nic, nic, nudzę się. O, to chodzi do nas, my robimy imprezę. I na tej imprezie człowiek spotka Romana. No? Myśli. Przemyśleć, przemyśleć. Ale nie, żebyście na siłę teraz zaczęli chodzić okrężnymi wszyscy drogami. Tylko poczujcie to, poczujcie to intuicyjnie. A, a jak bym tak poszła, albo poszedł inną drogą dzisiaj. Dobra? Dobra. W pracy stabilizacja nic się tutaj nie wydarza. Jest pokazane, że będzie mniej pracy niż zwykle. Nie będziecie aż tak bardzo dużo mieć na głowie. Jest pokazane, że być może będą jakieś decyzje. Chociaż. Czy będą decyzje, czy one już były, a teraz jest takie, takie uspokojenie po podjęciu decyzji, to też jest możliwe, ale decyzje byłyby raczej łatwo podejmowane w tym tygodniu. Nie mam pokazane, że coś będzie takie trudne strasznie dla Was. Jest pokazane, że podejmiecie niektórzy z Was jakąś decyzję i jest pokazana stabilizacja w pracy. Nic się tutaj nie dzieje. Jeżeli chodzi o radę na pracę, macie pokazane, żeby nie żałować komuś, jeżeli jesteście szefem, może jakieś premie, nie wiem, co tam będziecie rozdawać. Żeby nie żałować, ale też, żeby nie trzymać się czegoś kurczowo. Na przykład, ktoś inny zrobi jakąś pracę, którą wy zawsze robicie, no niespokojnie, oddajcie to, oddelegować pracę, jeżeli jesteście jakimś szefem, nie ktoś za was coś zrobi, nie bierzcie na siebie zbyt dużo, macie dużo spokoju, niektórzy będą w ogóle w domu siedzieć, bo czwórka buław i nawet nie będą za dużo pracować, albo będą z domu pracować, odpuścić, nie trzymać się kurczowo. Być może coś wypowiedzieć albo uwolnić w tym tygodniu, ale tak. Podejść z takim, tak, takim luzem, a nie tak kurczowo, że muszę, muszę. Wiesz o co chodzi? To no to tak nie robimy. Dobra. Kochani, to było baraniątko, teraz by czuliś. By No co tam, czemu nie mogę wam potasować? To jak to? To jak to? Cóż to by czuliś, czynisz? No. By czuli związkowcze. Uy, cały czas mi coś jakoś wychodzi, żeby czuli. No to nie wiem, dlaczego się chcecie kłócić ze swoim związkowcem. To bardziej dotyczy albo małżeństw. Albo osób, które razem mieszkają, ale długo byście byli razem. No to bardziej dotyczy takich ludzi. Ale nie musi chodzić o kłótnię, może chodzić o coś jeszcze, zaraz powiem. Znaczy to w ogóle nie musi chodzić o kłótnię. To nawet nie byłaby kłótnia, to byłoby nieporozumienie. Jedna osoba ma takie coś na myśli, taki plan, takie jakieś spojrzenie na sytuację, a druga osoba ma zupełnie inne i się nie możecie dogadać. Ale to nie jest pokazane jako kłótnia. Taka, ale no chyba, że się przerodzi w kłótnię. Ale zaraz będziemy gadać, do... a odwróciło się nam słoneczko. Wydziwiamy coś. Odwróciło się mi podczas tasowania słoneczko. Czyli tak źle nie jest, ale nie jest idealnie u kogoś. Singiel. Miszki odwróciły. Czemu mi się na byku odwróciły karty podczas tasowania? Opcje, opcje. Kto szuka opcji? Jezu. Wiecie co? Byk jest taki niby. Taki ustatkowany, znaczy nie mówię, że związkowo, tylko taki niby spokojny, niby taki, taki no jak, jakie słowo chcę użyć, K taki konserwatywny, spokojny i em, no ułożony i nie lubi zmian. Niby, ja bym powiedziała słowo niby, bo to co się tu wydarza, to to jest w ogóle jakiś sajgon przed, e, przednoworoczny, przednoworoczny. Singlaku, a singlak ma niezły przekaz. Zaraz gadać. Ajej. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy ja to powinnam mówić. Nawet nie wiem, czy to powinnam mówić, co mi przyszło do głowy na pracę, żeby Byk zamknął drzwi przed nosem jakimś dzieciom, znajomym dzieciom albo młodym osobom, zamknął drzwi przed nosem w pracy. To nieładnie. Dlaczego tak mi przyszło do głowy? Chyba, że trzeba uważać na jakichś młodocianych, nie wiem, czy przestępców, ale. Misiaczki, dobra. Wróćmy do związków. Yy, słuchajcie, jest pokazane zachwianie stabilizacji. Jest pokazane. Jest gdzieś jakieś małżeństwo byczulisiowe, gdzie się jedno. Nie, chyba oboje, chyba oboje. Zastanawiają, czy to jeszcze ma sens. Na no w tym tygodniu się zastanawiacie. No, nie wiem, może więcej stresu, może zostawcie to zastanawianie się na styczeń. Poczekajcie, będzie nowa energia, będziecie się zastanawiać, co dalej z tym zrobić. Jak się trzeba będzie rozstać, to się rozstaniecie. Tu na razie nikt żadnej decyzji nie podejmuje. Nikt nie podejmuje i jest pokazane, żeby nie podejmować żadnej decyzji. Ale mi przyszło jeszcze jedno, jedna rzecz do głowy: przeprowadzka lub kupno albo nieruchomości. No właśnie, może jakieś nieruchomości czy czegoś takiego. Albo przeprowadzka, coś związane ze zmianą domu, albo zmianą w domu, czyli te remonty, malowania, remonty, dziwne rzeczy. I chyba się nie możecie dogadać, a propos jakiejś takiej sprawy związanej z domem. Czyli ci, którzy nie mają kryzysu małżeńskiego i nie mają takiego kryzysu, że ani jedno, ani drugie już nawet nie chcą ze sobą gadać, co i tak jest pokazane, żeby jeszcze w tym tygodniu, że to nie jest czas na podejmowanie decyzji, że poczekajcie, jest pokazane. Ale może gdzieś są pary, które się nie mogą dogadać lub nie mogą podjąć decyzji odnośnie remontu, przeprowadzki, kupna domu, mieszkania i jakiejś zmiany, coś jakaś zmiana. I jest pokazane przez to, że jest zachwianie poczucia bezpieczeństwa, zachwianie stabilizacji, jest też pokazana wredna baba. No to nie wiem, to jeżeli w tym związku jedno jest babą, no to może ta baba być trochę wredna, a może to jest jakaś baba z zewnątrz. Wredna, z zewnątrz baba. Taka właśnie, z zewnątrz, no taka, no, no właśnie. Słuchajcie, ym... może jakieś plotki, może jakieś nieżyczliwe osoby, może jakieś mamusie, Teściusie, koleżanusie, siostrusie, cholera wie co ale może ktoś wpływać źle na Waszą relację, uważać na takich różnych dziwnych ludzi. Co do podejmowania jakichkolwiek decyzji, Wy pokazujecie, że nie umiecie, ktoś nie umie podjąć decyzji. Co ciekawe, rada jest taka, żeby tej decyzji jeszcze w tym tygodniu nie podejmować. Każdy, kto jest byczulisiem i ma osobę, która ma żonę albo męża i jesteście w jakiejś dziwnej relacji, kochani, yy, ja Wam powiem tylko tyle, że ta osoba, która ma żonę lub męża, nie podejmie decyzji w najbliższym najbliższym czasie, żeby się z nimi rozstać, Nawet jeżeli ich małżeństwo to fikcja, nie podejmą w najbliższym czasie takiej decyzji. Nie wiem czy warto na tą osobę wtedy czekać, ale to może było do nikogo. Miśki, singlaczki mają pokazane. A, tak mi jakoś nie idzie, tak nie wiem, jest, nie ma na horyzoncie, co w ogóle się dzieje, ale nie poddaję się. Ale tak mi nie idzie, tu kręta droga, a tu mi się nie chce, a tu z domu trzeba wyjść, majty czas założyć, żeby wyjść z domu i spotkać Romana albo no Dam jakąś dziewczynę, no nie wiem jakie imię, patrzcie, nie umiem wymyślać takich ciekawych imion żeńskich, w ogóle się nie znam na imionach żeńskich. Podajcie chłopaki, chłopaki Wy napiszcie jaką byście dziewczynę chcieli spotkać. Napiszcie jakieś fajne imię, to będziemy używać. Zamiast... Obok Romana będzie stała ta dziewczyna, dobra? E, bo to nie jest to samo co Franek, Wy musicie pamiętać, Wy musicie znać różnicę pomiędzy Frankiem a Romanem. Różnica jest horrendalna. Ja mam nadzieję, że wy wiecie jaka. Roman jest oczywiście wyśniony, wspaniały, cudowny i na świeczniku. I na piedestale. I bratnia dusza. No. Franek nie. No. Franek to jest taki franek, wiecie. Słuchajcie, dobra. Wyczulisiu, sory, Sorry, ale wiecie, są święta i czasami się człowiekowi pitoli. No można. Dobra, kochani, jeżeli znacie jakiegoś strzelca, z jakiegoś powodu strzelec jest pokazany jako interesująca opcja dla was w tym tygodniu. Ja nic nie chcę mówić, bo ja nie jestem jakaś super pozytywnie nastawiona do wracaczy, ale jeżeli chciałby się ktoś z wami pogodzić lub pojednać, to jest pokazane, że warto się z kimś pogodzić lub pojednać. Porozumienie jest pokazane jako rada. Jest też pokazane, żeby wejść w jakiś romans, co oznaczać by mogło, że niektórzy z was dobrze wiedzą, z kim by to miało być. Musielibyście niektórzy wiedzieć. A jesteście singlem, ale musielibyście mieć na oku, aby się pojawi. Wejść w jakiś romans. Ale też zadbać o równowagę. O równowagę taką pomiędzy emocjami, a jakąś pasją i o równowagę emocjonalną w tym tygodniu. No by czuli się, a tam nie wiem, co wy tam będziecie czynić. Kochani! Zamykanie kurna komuś drzwi przed nosem w pracy to tak dziwnie brzmi. Co bym wam tu jeszcze mogła powiedzieć? Osoby z przeszłości, dziwne znajomości, fałszywe jakieś osoby. Jest też pokazane, że w pracy są fałszywe, fałszywe osoby. Osoby, które udają przyjaciół, udają takich pozytywnie nastawionych. I jest pokazane, żeby im nie mówić pewnych rzeczy, żeby się zamknąć, żeby mur zbudować. Taki, w sensie to, na co oni zasługują, już mówię o co mi chodzi, żeby to dziwnie nie zabrzmiało. Jeżeli są jakieś fałszywe osoby, które próbują z was wyciągnąć jakieś, wiecie, tu mi powiedz tam mi, a jakie masz plany, a jaki masz projekt, a o szukasz nowej pracy, wiecie, nie róbcie takich rzeczy, z nikim się nie dzielcie takimi poufnymi wiadomościami w pracy. Dlatego, że to nie byłyby życzliwe osoby niestety u jakiegoś by się gdzieś. Ehm, kochani. I jest pokazane takie, taka obrona własnego stanowiska lub obrona własnej pracy, czy własne, no nie wiem czego własnego stanowiska pracy, no nie wiem czego. Może być jakaś rozmowa, o, o, obrona własnego stanowiska w jakiejś dyskusji, a może chodzi o pozycję w pracy, obrona tej pozycji. Co jeszcze może być takie? Obronienie się przed jakimiś negatywnymi energiami z zewnątrz. Ale to wszystko jest na terenie pracy. No tak to wygląda. Gdzieś ktoś będzie miał małą możliwość, żeby pracować jakoś bardzo intensywnie w tym tygodniu z powodu dzieci. Jak ktoś ma dzieci, to wiadomo o co chodzi. Niezadowolone dzieci, że rodzic siedzi w pracy, to też jest jeszcze dodatkowa sprawa. Ale coś jeszcze chciałam powiedzieć, zapomniałam. Taka jakaś nostalgia, to nie jest właśnie, to wiecie, to nie jest nostalgia, bo nostalgia jest pozytywna, to jest takie, o, wtedy było fajnie. A to nawet nie jest nostalgia, to są złe wspomnienia, ale dlaczego na terenie pracy? Dlaczego ktoś ma złe wspomnienia albo coś wspomina, coś wspomina negatywnego na temat pracy, projektu, ludzi, znajomych? Co to jest? Jakieś złe wspomnienia i wracają w tym tygodniu. Ktoś coś pamięta, ale negatywnego. Kochani, niczym się nie przejmować. Iść po sukces, znać swoją wartość, nie pozwolić się nikomu poniżać, zamknąć się na wszelkie ataki z zewnątrz, znać swoją wartość. Jest pokazane, wy idziecie po sukces i nie pozwolić jakimś tam, wiecie, szczekającym małym pieskom, żeby, żeby tutaj wam jakoś tam coś, nie wiem, przeszkadzały, czy, czy żeby was denerwowały, czy cokolwiek, dobra? Powiedziałam szczekającym małym pieską i se przypomniałam, że mój piesek jest mały, bo jest szczeniaczkiem i lubi szczekać. No, ale mój piesek jest taki waleczny, że jakby niedźwiedzia zobaczył, to by podleciał i by szczekał. Ale te teriery te Jack Russell to tak mają podobno, że takie są. Kurde. Ale mój piesek jest też słodki i się ze wszystkimi lubi bawić. No. no. Nie wiem też, czy to dobrze, bo niektóre pieski są takie no... Mniej przyjazne. A po co ja o pieskach gadam na byczu, Lisiu? Jezu! Kurde! Czemu mojego pieska nie ma? Mój piesek jest na pokój. Bo by, bym Wam pokazała, jaki jest słodki mój pieseczek. Kochani, bliźnięta. Zwią Uuu, związkowcze! O rany, o Jezusie Nazareński, No ja to, ja nie wiem! Bliźnięto. No, chyba, że będziecie, no to, no to tu może być wtedy problem. Dobra. Każde jedno bliźnięto, które ma męża lub partnera stałego, stały człowiek, nie mąż innej baby, wasz. Lub partner stały, poważny partner. Lub nowy partner, ale poważny człowiek z zamiarami, być może na stanowisku. Być może autorytet. usta Taki ustatkowany, taki stateczny. A się będziecie, MiŚki, bawić w tym tygodniu, a idźcie, miestem. jestem. Patrzcie, co będziecie robić. Nowa pasja. Ja tylko mam nadzieję, że to jest wasze, a nie, że czyjś mąż albo jakaś kobieta z czyimś mężem, no nie, nie że coś takiego. No bo niestety to jest też możliwe, że czyjś mąż będzie miał romans, w sensie seksu, seksu dosłownie. Już nie, że tam jakieś tam bla, bla, bla przez internet, tylko rzeczywiście jakieś robione rzeczy. Czyjś mąż. No. Nie wiem, czy Wasz, czy Wy z mężem innej kobiety. Wtedy może być troszkę no, mniej sympatycznie, wiadomo. Bo takie sytuacje się zazwyczaj źle kończą. Na ogół dla wszystkich. Dobra. Dobra. Tu jest jeden konkretny dla wszystkich szczęśliwych, zadowolonych ze swoich związków po prostu macie pasję, macie stałego swojego związkowca, macie pasję, będziecie robić rzeczy, będziecie się dobrze bawić. Tyle w temacie. Nic tu więcej dla was nie ma. Ale to jest bardzo, bardzo silny przekaz dla jakichś bliźniąt. I tam gdzie jest yy, no, dla związków, dla relacji i tam gdzie jest dla singli, bardzo silny przekaz. Jasne, że będzie romans, lub już jest, z żonatym mężczyzną albo z mężatką, i to jest przegrana sytuacja. To, to będzie fiasko, to się źle skończy. Dla Was. Nie tylko dla niego i dla niej, i dla wszystkich, znaczy w sensie dla wszystkich zainteresowanych, bo dla nich być może też, ale dla Was się to źle skończy. Oj, oj, to nie wiem. A co w pracy się wydarza? Macie bardzo podobną energię w pracy, no troszkę inną. Do, do... Do tego, co miał byk przed chwilą. Też macie coś ukrywać przed jakimiś młodymi osobami lub przed dzieckiem. Albo dziecko ukrywać. Ale też macie pokazane, że macie coś nie mówić coś ukrywać w pracy. Tak samo jak przed chwilą podziałam do byka. Ciekawe. O Jezusicku. Kochani... Mamy pokazane, że. Dobra. U y, relacji, y, u, ta, tam gdzie są relacje, czyli znacie człowieka, mamy pokazanego czyjegoś poważnego związkowca i jakieś seksy. U singli mamy pokazaną jakąś porażkę i czyjeś małżeństwo i nieudany związek i tak dalej. Jeszcze u y, związkowców mamy jakiegoś niezbyt dobrego partnera. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli wy jesteście w szczęśliwym związku, po prostu może będziecie fajnie spędzać ten czas, i reszta i, i tych informacji nie jest dla was, bo nie potrzebujecie żadnej informacji więcej. I tyle w temacie. Um, natomiast, jeżeli ktoś podejrzewa swojego partnera albo partnerkę o coś, albo ktoś jest singlem, no w sensie nie ma stałego człowieka, ale ma jakiś, jakiś romans, nie wiem, czy wy wiecie, że ten człowiek ma żonę czy męża, nie, wie, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Jeżeli Wam mówi, że tam jest beznadzieja i z Wami tu zostanie na zawsze, niestety obawiam się, że przegracie. Nie ufać jakiemuś człowiekowi, bo on nie ma nic do zaoferowania. A u singli z tego nie będzie związku. Ta osoba ma już związek. Niestety, kochani, to jest przekaz, który jest w tych pięciu kartach pokazany. I to jest jeden przekaz. Dla, powiedziałabym, osób, które mają kogoś, mają, nie mają, no myślą, że mają, zaczynają romans, planują romans z kimś, kto ma już żonę albo męża. To jest fiasko, to się źle skończy. Ja tylko ostrzegam, oczywiście robić możecie, no bo przecież macie wolną wolę, tak? Kochani, yy, tylko że mówię, no nie bez konsekwencji, no wolna wola jest fajna, tylko że konsekwencje zawsze są, złych wyborów, no niestety. Yy. Jeżeli jesteście w dobrej relacji, nie macie żadnych dziwnych rzeczy, macie pasję i macie człowieka, który poważnie o was myśli i macie pokazane, żeby zwrócić uwagę na uczucia tego człowieka. Nie wiem dlaczego, ale on jest jakiś smutny lub rozczarowany, lub coś mu leży na sercu. I nie wiem, może nie umie o tym mówić, może nie umie jakoś wy Wyrazić swoich uczuć. Więc wtedy jest pokazane, żeby być może porozmawiać z tym człowiekiem o jego uczuciach. To tyle dla dobrych związków, dla wszystkich innych relacji, tych takich typu właśnie, że jakieś trójkąty czy coś takiego, czy czworokąty. Przecież wy możecie mieć męża i jeszcze mieć kochanka, który z czyimś mężem. No też tak może być. To się źle skończy. Od razu mówię. No. I słuchajcie, single mają pokazane że to nie jest czas na poważne związki. Macie pokazane, że czujecie się przegrani. Nie wiem, jakiś bilans zrobiliście, te związki w tym 2021 roku były albo nie za bardzo, albo coś się skończyło, a może tęsknicie za kimś, może nie, ale ogólnie nie czujecie się jakoś, że jesteście na wygranej pozycji, ale jest pokazane spokojnie. To i tak nie jest czas ym, na poważne związki teraz w tym tygodniu. W tym tygodniu zamykać pewne karmiczne rzeczy, nie wracać do dziwnych wracaczy. Będzie 2022, będziemy robić nowiusienkie energię, nowiusienkie. Będzie nów na 2 stycznia, będziemy robić czytanko. I kochani, no nie wiem, czy będziemy robić 2 stycznia to czytanko, ale jakoś mniej więcej zobaczymy, kochani, bo 2 stycznia jest chyba, bodajże w niedzielę, więc ja mogę. No mogę nie zdążyć z tym wszystkim. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, nic nie mówię na razie. I kochani, co miałam powiedzieć, że tak. Że nie, nie w tym tygodniu myśleć o poważnych związkach i uważać na wracaczy, uważać na ludzi, którzy do tej pory wam nic poważnego nie zaproponowali i uważać na czyjegoś męża lub czyjąś żonę. Słuchajcie, w pracy jest ktoś, kto możliwe, że coś przed wami ukrywa, a możliwe, że wy przed kimś. Ktoś, kto, ktoś u was w pracy coś ukrywa. Może ukrywać się w domu, bo siedzi z dziećmi albo wy będziecie się ukrywać, ale może też być, że ktoś coś ukrywa, coś w pracy, czegoś nie mówi. Możliwe, że ktoś myśli o innej drodze, o nowej drodze albo ma jakąś inną propozycję. Może to być osoba młodsza od was też, która coś przed wami ukrywa i jest pokazane, żeby też nie mówić wszystkiego ludziom w pracy. Jakaś nowa oferta, nowa propozycja. Pieniądze w ukryciu ktoś komuś daje. No bo nie można kogoś awansować w ukryciu, bo wszyscy będą wiedzieć, ale można komuś dać premię w ukryciu. I inni się nie dowiedzą, że na przykład ten czy tamten dostał premię, a inni nie dostaną. Takie coś mogłoby tutaj mieć miejsce. Jest to trochę dziwne. Ja nie wiem. Cholera nie wiem dlaczego. No ja muszę powiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że mam taką kartę, ale wasza karta rada jest taka, żeby coś obnażyć. No, to coś tu jest ukryte, a wy macie coś obnażyć, to jest trochę dziwne dla mnie. No bo co macie obnażyć? Jest pokazane, żeby coś rozwalić, obnażyć, ale jest też pokazane, żeby nie patrzeć na tą sytuację z perspektywy własnego ego. Dziwna sytuacja, bo tak jak mówię, ten y, giermek y, monet to może być jakaś młoda osoba u was w pracy, ktoś, kto się dopiero uczy, ale mogą to być też jakieś premie, jakieś pieniądze, jakieś nagrody. Dlaczego w ukryciu to jest dawane? To jest pytanie. Czemu tu ktoś coś robi z ukrycia? No, to jest pytanie. I dlatego albo coś obnażyć, może być może nie macie tego obnażyć przed wszystkimi ludźmi w pracy, może wy się macie czegoś dowiedzieć, może wy macie otworzyć oczy, może macie otworzyć oczy, w jakim miejscu pracujecie, jeżeli jest jakieś negatywne, ale coś rozwalić. Yy, Albo coś ze swoim ego, pokonać swoje ego, bo Wy byście patrzyli na tą sytuację z poziomu własnego ego, a, a okazuje się, że no wiadomo, no, że nie należy. Miśki, ja wiem, że Wy nie wiecie o co chodzi. Ja się domyślam, że Wy nie wiecie, większość z Was, że nie wie o co chodzi. Ja też nie wiem. Jezu, włoska mam wokół. Ja też nie wiem o co chodzi. Ale może się dowiecie w tygodniu. Patrzcie, bo coś ktoś ukrywa. Taki Ktoś jest taki, taki lisek w pracy. No. Może pozować, może ktoś być liskiem, a pozować na takiego... Ja się to tylko uczę, wiecie? Ja tylko obserwuję, bo się tylko uczę, a tak gdzieś z ukrycia coś knuje. Uważajcie na jakichś dziwnych, podejrzanych ludzi w pracy. Nie wiem, dlaczego ktoś by ukrywał, że idzie na studia. No nie wiem. Bo że ktoś ukrywa, że ma nową pracę, to rozumie, a dlaczego ukrywa, że idzie na studia? Hm. Że się rozwija, żeby, żeby inni mu tam, nie wiem, jakoś może nie życzyli źle, może to jest takie coś. A i ktoś się też ukrywa w domu, a siedzi z dzieckiem, a mówi, że z innego powodu się ukrywa pewnie. Ktoś może kłamać, że ma jakiś test pozytywny. Wiecie, jakie teraz są czasy? Łatwo jest nie przyjść do pracy. Łatwiej jest nie przyjść do pracy niż przyjść do pracy dla niektórych. Oj. Ehm, bliźnięta były. To były bliźnięta, tak? Racz. Uu. Raczuliściu, ile razy ja mam wam mówić, że wy macie do czynienia z jakimś kłamcą, a wy siedzicie z tym człowiekiem. Kłamca, oszust, zdradziciel. Uuu, ciąża w ukryciu. Nowe życie, nowe. O cholera, ktoś coś planuje, nowego. Dobra, już trzy rzeczy mam. Ktoś zdradza, wymyślił sobie coś nowego, siedzi z jednym, okłamuje, a już coś nowego ma na oku. Ktoś ukrywa ciąże, bo jest nowe życie, ale jeszcze. Jest coś takiego, że w jakimś związku stałym, nie tyle że ma kochankę czy kochanka, nie tyle że jakieś dziwne tam osoby trzecie, ale ktoś ukrywa, że planuje nowe życie. O, ktoś może też ukrywać, że planuje nowe życie, w sensie planuje zajść w ciążę. Nie jest jeszcze, ale planuje i chce to zrobić w ukryciu, co oznacza, że ktoś zostanie zrobiony na dziecko. Obie płci tu mogą być. To nie musi być, że facet zostanie zrobiony na dziecko. Tyle, ile jest facetów perfitnych. Napra kochani, kochani, ja to mówię z doświadczenia ym, z prywatnymi tymi y, czytankami. To jest niesamowite. Tyle, ile jest naprawdę takich, kurde, narcyzopodobnych, dziwnych toksyków, którzy wiedzą, jak pewne rzeczy no, tutaj zadziałać, żeby kobicina zaszła w ciążę. Kobicina nawet nie wie, co robi, bo nie myśli, a potem baba zostaje sama z tym dzieckiem. A on ma z nią zawsze link, taki, zawsze może wrócić. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, czy akurat o to u Was chodzi. No mam nadzieję, że nie, ale kurde. Nie dawać czegoś temu człowiekowi. Uuu. Zobaczyć, że ta osoba Wam nic nie daje? O cholera. No to tu jest dziwny przekaz. To tu jest dziwny przekaz. A dla szczęśliwszych związków zaraz powiem. No dobra. Praca. racz. Kochani, dobra, więc dla szczęśliwszych związków, najpierw powiem, a potem powiem wam taki jeden główny przekaz, który się pokazuje zarówno u singli, jak i u związkowców. Czyli to jest dla jakichś singli, co mają dziwnego, podejrzanego człowieka. Zaraz wam powiem. Więc, szczęśliwe związki, może być tak, że jedno z Was ukrywa. Jakiś być może zakup nowy, chęć jakiegoś nowego zakupu. Jest pokazane w tym momencie, nie możecie sobie na to pozwolić. To znaczy, nie powinniście wydawać na to pieniędzy, nie powinniście tego robić. Więc dobrze byłoby wykryć, co planuje druga strona, jeżeli to nie wyplanujecie planujecie w ukryciu jakiś zakup. Jest pokazane, żeby nie dawać, nie wydawać, żeby nie doprowadzić się do tego, że będziecie mieli. Żebycie mieli problem finansowy. To jest dla bardziej takich szczęśliwych związków. Jest pokazane też, że ktoś coś nowego planuje. I to może chodzić o różne rzeczy. Pewnie, że może planować odnowienie związku i to może być wracacz teoretycznie. To może być ktoś, kto się skrada i zamierza do was wrócić od nowego roku, na przykład, czy przed Sylwestrem jeszcze, jest pokazane, że ta osoba wam nic nie daje, żebyście zwrócili na to uwagę i żebyście też im nic nie dawali. Bo tutaj nie ma. Konkretu żadnego, to nawet jakoś tak sniki. To jest, takie, to jest taki lisek, który tak gdzieś coś planuje za waszymi plecami, nie wiadomo co. O, nowy początek! Wow, w ogóle, nie, 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 to, to, to może się, to, to może nie być dla was opłacalne, o już tak powiem, ale dobra. Jest pokazany jakiś, zarówno u singli, jak i u tych ludzi, co, co mają ludzia, pokazana jest taka energia, należy coś zakończyć. Bo macie do czynienia z kłamcą, który ma jakieś inne pomysły gdzieś tam, albo inne osoby na oku, należy coś zakończyć. Kończy się rok, kończymy relacje, dlatego że to jest jedno wielkie fiasko. Wy tutaj będziecie z niczym, przegrani i z niczym, i jeszcze nie daj Boże, jakieś pieniądze stracicie na tym. Nie daj Boże, niektórzy. Jest pokazane, że tu po prostu nic już nie ma, albo nigdy nic nie było. Zawsze wydawało się, że o, daje mi to, czy daje mi tamto, nic ta osoba nie daje, a niestety jest kłamcą i oszustem. Dlatego ci, którzy mają takiego dziwnego, czy to wracacza, czy to takiego na luzie, jakieś takie coś, albo macie relację stałą, ale widzicie, że jest jakiś kryzys i jest coś bardzo dziwnego, ta osoba może coś ukrywać przed wami. Porozmawiajcie, po prostu przyparcie, zapytajcie, co oni planują, co knują i tak dalej, jeśli chodzi o związkowców. Jeśli chodzi o singli, tak jak mówię. Przychodzi pora w tym tygodniu na zakończenie czegoś na zawsze. To jest tak, kończy się nowy rok, znaczy kończy się stary rok, zaczyna nowy i wykończycie pewien cykl z jakąś osobą, dlatego że to nie ma sensu. Wy macie coś zakończyć, bo to nie ma sensu, bo to jest porażka, bo to jest przegrana, bo tu już nic nie ma. Coś trzeba zakończyć. I kochani, tyle. Poczekać do tego końca roku, zakończyć jakiś cykl, i od nowego roku będziecie wchodzić w nową energię. Tak to wygląda. Tutaj nie ma na razie obietnicy nowości w tym tygodniu. Jest pokazane, że możecie pewien cykl zamknąć i zostawić to już na zawsze. W pracy, kochani, wychodzi na jaw, że albo coś, jakaś obietnica zostanie niespełniona, czy, czy już nie została spełniona, albo że coś, co było, miało być wspaniałe, miało być, wiecie, nie wiadomo czym w złotym papierku, okazało się gównienkiem w złotym papierku i teraz nagle otwieracie oczy i, um, i zdajecie sobie z tego sprawę albo ktoś otwiera oczy i sobie z tego zdaje sprawę, jest pokazane pewne niezadowolenie. Yy, I właściwie tyle. Niezadowolenie i jakieś niespełnione obietnice i jakieś propozycje, które miały być, a ich nie ma albo były i okazały się czymś innym niż, niż to, co było obiecane. Dlatego pokazujecie jakieś takie rozczarowanie. Yy, kochani, to jest wina jakiegoś szefa, jakiegoś szefostwa. Coś ktoś despotycznie wobec Was się zachował, coś być może, coś niefer ktoś wobec Was zrobił, ale jest pokazane, że ten tydzień to nie jest czas na to, żeby. Yy... Jak to powiedzieć, żeby przejmować kontrolę nad tą sytuacją, żeby zaczynać coś robić w tym kierunku? To nie jest dobry czas. Ja myślę, że poczekajcie do stycznia. W styczniu może być lepsza energia, żeby na przykład iść na taką ostateczną rozmowę z szefostwem i powiedzieć słuchaj, albo to, albo to, albo ja odchodzę, szukam czegoś nowego. Czy, czy, czy żeby wręcz nawet zacząć szukać, że w styczniu będzie lepsza energia? W tym tygodniu nie jest pokazane, żebyście coś robili na, w tym kierunku, żeby to jakoś rozwiązywać, albo żeby się coś dowiedzieć. Czy coś takiego. Macie do czynienia z jakimś despotycznym szefostwem. Yy, Uważaj też na takie cechy w sobie, żebyście nie próbowali czegoś na siłę przeforsować, bo to nie jest dobry tydzień na to. To tylko tyle. To po prostu nikt was nie weźmie. Kochani, może was ktoś nie potraktować poważnie. Wiecie co chodzi? I tyle. No. Jak się ktoś uczy, to może dostał jakieś wyniki, z których nie jest zadowolony. No jest pokazane, że może trzeba będzie po prostu więcej pracy włożyć um, w coś tam. No nie wiem w co. Szkoła, studia? No nie wiem, co tam robicie miśki. Kochani, dobra. Kurde, mogłam sobie herbatkę zrobić, ale już, już nie będę, bo już kończę. Został mi lwiaczek, panna, waga. O Jezu, jeszcze mi zostało pięć znaków. Hmm, to dużo. Dobra, miszki, przyniosę coś do picia. Czekajcie chwilę. No, jestem, kochani. Wróciłam. Słuchajcie, z wyprawy do kuchni po wodę. Yy, To był raczulisz, lwiaczek, misiaczek. Co tam? Co tam u lwiątka? Zwią Uuu, jaki lwiaczek popularny? No proszę, proszę, i co? No właśnie, nic? Bo ja nie wiem, co wy zrobicie. Co to jest taki popularny? O, lwiaczku. No, no niestety. Nie można mieć wszystkiego. Znaczy, może można, tylko karty mówią, żeby nie mieć. Żartuję. Zaraz wam powiem o co chodzi. Zaraz wam powiem o co chodzi. U singlaczku. A! To już wiem, co singlaczek robi. To już, to już wiem. Albo ktoś to robi. Singlaczkowi. O kurde. Jezu, co to jest? Nie wiem. Czekajcie, muszę jeszcze jedną kartę, bo macie strasznie mocny przekaz na pracę, strasznie. A. Rada. Dobra, Miszki. Związkowce, wyznanie miłosne. Wyznanie miłosne i propozycja. I teraz tak. Każdy jeden wiatrze, który ma poważny związek, to może być wyznanie od innej osoby, dlatego że my mamy pokazane, że Wy nagle będziecie mieli za dużo obcyjek i będziecie się zastanawiać, hmm, to co ja teraz mam wybrać? Starego związkowca czy wyznawcę miłosnego? No, no właśnie, no więc oczywiście rada jest taka, no coś musisz poświęcić lwiaczku. No albo jedno poświęć, albo drugie, jak chcesz być z jednym z tych szczęśliwy. No to taki, no dlatego podział nie można mieć wszystkiego. Ale jest jeszcze druga rzecz. Możecie być takim singlem z dochodzącą osobą, i ta dochodząca osoba wam coś proponuje w tym tygodniu. Na przykład, no nie wiem, czy zamieszkajmy razem, czy zaręczyny, no nie wiem, co by to było, ale coś wam proponuje i wy nagle. Ale ja nie wiem, czy ja tego chcę. I wtedy jest też pokazane, ale coś musisz poświęcić. Czyli na przykład, jeżeli chcesz być w szczęśliwym związku, to musisz. Po, poświęcić to swoje singlowe dotychczasowe życie. Jeżeli chcesz zostać wolny, wolna i singlem, no to trzeba będzie poświęcić tę osobę, żeby jej dłużej nie zwodzić. Coś trzeba poświęcić. Jest pokazane: niestety nie będzie tak, że możecie wszystko zachować. Wy siedzicie w tym tygodniu w energii tej dwójki. To jest tak, jakbyście myśleli, ja chcę to, i ja chcę to, i ja dam radę mieć jedno i drugie. A karta Rada mówi. No, należałoby raczej z czegoś zrezygnować, podjąć decyzję, zrezygnować z czegoś i powiedzieć, no szkoda, że nie mogę tego już mieć, ale skupię się na tym. Tego typu. Równie dobrze, to może być przekaz dla jakiejś pary szczęśliwej, która nie ma żadnych dziwnych problemów. I zastanawiacie się nad kupnem czegoś. I też się zastanawiacie, może kupimy mniejsze, ale tańsze, może kupimy większe, ale droższe, może kupimy tu bliżej do pracy, a tu tańsze dalej do pracy. Nie, nie wiem, no mówię teraz oczywiście o kupnie mieszkania, ale może coś innego. I też się zastanawiacie, co by wybrać. Też jest pokazane, coś trzeba gdzie poświęcić. Po prostu wybierzcie, co możecie poświęcić, bez czego się możecie obyć, i skupcie się na tym, co możecie mieć i co możecie rozwijać. To jest całkiem ciekawy przekaz dla lwiaczków. Oczywiście, tak jak powiedziałam, gdzieś są lwiaczki w związkach stałych, które będą miały szaleńcze wyznania miłosne od osoby spoza związku. Gdzieś, gdzieś są takie lwiątka. Kochani, jeżeli jesteście singlem, albo wy cały czas myślicie w ukryciu, i nawet bym powiedziała, że obserwujecie jakąś osobę z przeszłości, albo ta osoba was. Ktoś się ukrywa, robi coś z ukrycia. Wy macie być singlem, więc nie może być tak, że was ktoś oszukuje i zdradza, bo wy macie być singlem, ale może w ukryciu was obserwować ktoś i wy nawet tego nie wiecie. Albo wy możecie cały czas z ukrycia mieć oko na jakąś osobę z przeszłości. Rada odciąć się na zawsze, te ścieżki już całkowicie, popalić wszystkie mosty, pozamykać drzwi, iść już nową jakąś drogą ku nowemu, ale poodcinać się od wszelkich energii z przeszłości. Ten tydzień tak wygląda dla singlaczka. Nie jest to tydzień na zaczynanie nowości, bo moglibyście niestety trafić na osobę nieuczciwą. Moglibyście trafić na kogoś, kto udaje, że jest kimś innym, a jest kimś innym, na przykład. No. Dlatego tu bym raczej nowości nie polecała, raczej bym pomyślała, że w tym tygodniu zamykać wszystkie tam jakieś zeszłe rzeczy, zeszłe energie, tam pozamykać wszystko i w styczniu będzie nowa energia. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o pracę. Jeżeli znacie w pracy skorpiony lub panny, to te osoby będą istotne w tym tygodniu. Ale teraz, abstrahując od tych znaków, jest pokazane, że coś w tym tygodniu dobiegnie końca. Na zawsze coś się zakończy. Kończy się rok, kończy się coś na zawsze. MiŚki, nie wiem co kontrakt się kończy? Komuś tam gdzieś, jakiemuś lwiaczkowi. Kończą, kończy się jakiś projekt, który rzeczywiście kończycie w tym tygodniu, albo już zakończyliście i w nowy rok będziecie wchodzić z nową energią. Nie wiem. Jakaś przemiana następuje. Co ciekawe, ta przemiana jest dobra. Jest pokazane, że to jest jakaś duchowa przemiana, osobista. Tu jest pokazane w ogóle... Kurczę. Dwiaczki. Dobra, jest jeszcze jeden przekaz, ale kurde, to on jest ciężki. Jeżeli, jeżeli jesteście gdzieś w jakiejś pracy, gdzie jest dużo ludzi, i jakaś osoba odeszła, współpracownik lub współpracowniczka, ktoś odszedł z tego świata, nie że z pracy, jest pokazane, że u Was pracy będzie organizowana, jeżeli jeszcze to nie zostało zrobione, pomoc psychologiczna dla tych, co zostali w tej pracy. Nie wiem, jaką macie pracę, ale kochani, teoretycznie są takie prace, gdzie to jest na porządku dziennym, że się oferuje pomoc psychologiczną współpracownikom, na przykład jeśli chodzi o na przykład strażaków, czy, czy nie wiem, policję, czy nie wiem, górników. No wiecie o co chodzi. Ja być może teraz mówię do nikogo, ale jeżeli coś takiego było, że ktoś rzeczywiście no, już odszedł i z jakiegoś tam powodu, nie wiem, czy wypadek, czy choroba, czy co, to jakaś pomoc psychologiczna będzie proponowana. Ale dobra. To może było do nikogo. Wróćmy do tej przemiany. Przemiana jakaś osobista, duchowa, tak jakby ktoś zrozumiał coś, zrozumiał czego naprawdę chce. Kurde, gdzieś jest jakiś lwiaczek, który będzie myślał o zmianie całkowitej swojego życia zawodowego, o totalnym przewartościowaniu wszystkiego i coś nowego, talent, pasja, nowy pomysł, nowy błysk wejdzie w Was, gdzie się tli. Być może dopiero zaczyna się tlić w tym tygodniu i to będzie miało pewnie więcej do powiedzenia, ta energia w styczniu. Na razie gdzieś się zaczyna pojawiać nowe coś, nowiutkie w środku, nowy pomysł, nowy talent, nowy, nie wiem co, pasja, coś tam nowe. I em, nowy talent, no wiecie o co mi chodzi kochani, odkryty talent, no nie że nowy, ale, ale gdzieś jest jakaś świeżość. Czyli, żeby to do tej świeżości dojść, żeby to zacząć w styczniu, to w tym tygodniu będziecie coś kończyć i przechodzić jakąś przemianę. I bardzo dużo przemyśleń tu jest pokazanych: bardzo dużo przemyśleń. Dobrych przemyśleń. Natomiast, jeśli chodzi o y, jakieś rady na pracę, kochani, jest pokazane, żeby nie mówić na razie wszystkiego, więc coś ukryć. Nie wiem, może nie musicie mówić, że zamierzacie odejść z pracy, że zamierzacie jakąś zmianę zrobić, czy coś takiego. To jest raz. A dwa. Jeżeli macie właśnie, albo już macie jakiś pomysł i on nie jest doszlifowany, należy go doszlifować, albo jeszcze nie macie konkretnego pomysłu, czyli ten giermek buław, który tam się tli gdzieś w środku, czyli to kończymy, tu już przemiana, tu już wiem, że chcę czegoś innego i coś się tli, to nie jest skrystalizowane. To nie jest jeszcze, to, to jest gdzieś jakaś, być może idea, coś jest, ale to nie jest takie. Takie, że już wiem, że aha, czyli robię to i to i to. Jest pokazane, że to trzeba będzie dopracować. Że ten pomysł trzeba będzie dopracować. Ja myślę, że w styczniu na spokojnie. Nie musicie tego robić w tym tygodniu. No. W tym tygodniu żegnajcie się ze starym. Po prostu. Ze starym czymś, co odchodzi. Kochani, yy, to był lwiaczek. Panienka. Panie... Mmm, A gdzie to się wybierasz, panie? Panie, panienko? Gdzie jedziesz? Gdzie się wybierasz? gdzie to jedziecie? Nie wiem, kochani. Aaa, już wiem. No, ale dlaczego to się nam pokazuje tutaj? Co to ma wspólnego? Oj. Praca. A! Taki dziwny ten tydzień trochę. Kochani, dziwny trochę ten tydzień. Strasznie dziwny. Wiecie co, ogólnie patrzymy tak: na związki, na singli i na pracę. Jedna wielka blokada. Wszystko, coś jest przyblokowane zupełnie. Kochani, jeśli chodzi o związki, czy o relacje. Wiecie co, ja to nie za bardzo mam przekaz na związek czy na relacje. No, co, no bo co ja to ja powiem? To, to mi w ogóle nie pasuje do żadnego związku czy do relacji. Natomiast ja mam w głowie coś dziwnego. Mam pokazane, że odchodzi jakiś przyjaciel. Albo ko ktoś, kogo znacie z dzieciństwa, ale to nie jest pokazane, że tam matka ojciec, tylko po prostu coś. Coś z dawna, coś, coś, co znacie od dawna z dzieciństwa, co jakiś, Jest pokazany jakiś przyjaciel, ale gdzie odchodzi? Wyjeżdża, czy Wy wyjeżdżacie, czy opuszczacie? Chyba, że, dobra, chyba, że jesteście gdzieś i musicie wyjechać i zostawić jakąś, nie wiem, jakiś dom rodzinny, albo jakiś przyjaciel. ja apienniejsze, nie wiem, nie wymyślę. Ja mam nadzieję, że to nie są jakieś poważniejsze rzeczy, że odchodzi przyjaciel. Wiecie o co chodzi. Ale coś związane z jakimiś przyjaźniami lub z czymś z dzieciństwa, coś z dzieciństwa. No, coś z dawien dawna i jest pokazane, że coś albo odchodzi, albo wyjeżdża. Ale jeżeli by to chodziło o związki, to, to powiem że nie wiem za bardzo, dlatego że ja mam pokazane, że ktoś odchodzi, albo wyjeżdża, albo podchodzi, opuszcza coś. Po czym mam pokazane jakieś zadowolone, szczęśliwe dzieci? I co dzieci zadowolone, że ktoś wyjeżdża? To jest takie dziwne trochę. Jeżeli miałabym mówić o wracaczach, bo tutaj jest troszeczkę, patrząc na Radę, zwłaszcza, jest troszeczkę energii wracaczowania, to powiedziałabym, że jakaś bratnia dusza, ale tylko właśnie co bratnia dusza? Bo jest pokazana silna energia pomiędzy panną i jakąś bratnią duszą, a jednocześnie jest pokazane odejście. Ktoś odchodzi, wy odchodzicie, oni odchodzą, ktoś odchodzi. Ale energia pozostaje. To jest takie dziwne trochę. Uczucie pozostaje, energia pozostaje, link między ludźmi pozostaje, ale ktoś odchodzi lub wyjeżdża. Być może nie odchodzi na zawsze, tylko po prostu wyjeżdża. No to jest możliwe. Natomiast jeżeli chodziłoby o jakieś energie wracające, jakiś wracaczy, to jest pokazane, żeby z kimś się nie jednać, nie wracać, nie, nie wracać do kogoś. Kurde, Miszki. Dobra, powiem, no bo no, jak mi przychodzi do głowy, no to zazwyczaj mówię. Coś was wzywa w strony rodzinne albo w strony dzieci tam, skąd, gdzie się wychowaliście, tam, gdzie dzieciństwo jest, albo tam gdzie, są, tam, gdzie jest rodzina, dzieciństwo, albo jacyś przyjaciele. Coś was wzywa, żebyście odeszli, opuścili jakieś miejsce i, i tam takie jakieś wezwanie tu jest pokazane, a jest pokazane, żeby nie wracać na razie. No ale kurde, co w tym tygodniu wracać? No co to w ogóle ma być. A, Jezusicko. żadne wracacze, żadne powroty, żadne jakieś pojednania. Tu ktoś mógłby się chcieć pojednać, tylko nie rozumie, dlaczego się macie nie pojednać. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jest pokazane, żeby uważać. Może to nieszczere, jest to jakieś przyjaźniowe, dziwne osoby, czy coś? Kochani, ja wiem, że to jest dziwny przekaz. Ja powiem szczerze, że nie mam pojęcia, o co chodzi. No, jakby miała mówić takie, łały, bratnie dusza, czy coś, to powiedziałabym, że na zawsze będziecie się kochać, ale ktoś musi odejść, bo coś tam, no takie coś bym powiedziała. No i co, nie wracaj do tej osoby, nie, nie wchodź w relacje z tą osobą, takie coś bym powiedziała. Ale to nie jest jedyny przekaz, to jest najgorszy. Ja tu mam jeszcze przekaz dosłowny w sensie jakichś wyjazdów, tylko nie wiem w którą stronę kto i do kogo. No to tego nie wiem. Bo tak jakby ktoś musiał opuścić jakieś miejsce i gdzieś był wzywany. I tam są jakieś rodzinne strony, albo jakieś dzieciństwo. Albo mówię dosłownie odejście przyjaciół, od, odchodzi przyjaciel. Hmm. Nie wiem, czy mi się podoba to. A czekajcie, wezmę wam jeszcze jedną kartę rady. Może coś tutaj jeszcze się dowiem więcej. <laughs> Nie czekać na kogoś, nie wracać albo nie czekać, bo to nie ma sensu. I nie planować czegoś, nie planować, nie czekać, nie patrzeć w przyszłość, nie, nie, nie jednać się z kimś, bo to nie ma sensu. Co będzie chciał, ktoś, kto odszedł, będzie chciał wrócić, czy odezwie się do Was, może to jest, może to jest jakiś głos. Znowu chciałam powiedzieć za światów, ale jakiś głos gdzieś tam z daleka, gdzieś ktoś, coś się próbuje kontaktować, a wy macie pokazane, że nie, że to nie ma sensu. Ale już dla szczęśliwych związków nie mam pojęcia, bo jedyne co mi do głowy, że jakieś przyjaźnie coś, gdzieś, coś, ktoś odchodzi albo wyjeżdża. Takie coś bym powiedziała. Ale nie czekaj, nie planuj, nie czekaj, nie wracaj, nie, nie jednaj się. No to. Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi. Jeżeli jest gdzieś jakaś panna, której to będzie dotyczyło, dzisiaj nie musicie wiedzieć o co to chodzi, nie musicie dzisiaj wiedzieć, czy to was dotyczy, ale przyjdzie taki moment w tym tygodniu i że się dowiecie, to będziecie wiedzieli, że to było to. No i będziecie wiedzieli, jaka jest rada na to, no to po prostu. Single siedzą sobie zadowolone, szczęśliwe w domu rodzinnym albo w swoim domu. Ale jest pełnia szczęścia. Tak, jakby singlowi nic więcej nie było potrzeba. Gdzieś jest jakiś singiel, który podejmuje decyzję, że chce założyć rodzinę i że będzie szukał szczęścia w Nowym Roku. Dobrze, no to dobry pomysł, ale nie w tym tygodniu. Dopiero po nowym roku. Na razie niczego nie zaczynać jest rada. Bo moglibyście jeszcze przed nowym rokiem za, za szybko w coś wejść i bez pomyślunku, bez tak nierozważnie moglibyście coś zrobić. Poczekać, w no, nowy rok tak, nowy rok coś będzie niósł nowego, ale to jeszcze nie jest teraz. Powiedziałabym dopiero po nowiu, czyli po 2 stycznia. No, nie wiem dlaczego tak powiedziałam, ale chyba tylko dlatego, że wiem, że, nów jest nowy, że nowe przynosi, a nie z żadnego innego powodu. Um, dobra, Miszki, bo zaczynam mi się pleść na pany, nie? Ja nie mogę, bo ja mam frustrację. W pracy znowu dziwnie. Pokazane, że, pokazane jest, że są jakieś zależności jacyś zależni ludzie, ktoś, kto nie ma wystarczająco, zależy od innych, ktoś, kto jest zależny od innych. I jest pokazana jakaś iluzja i jakieś mydlenie oczu. Ktoś, kto powie w jeden dzień, że a tu masz to, prawda, ci dam coś tam, a potem w drugi dzień to odwoła. Miśki, nie wiem, nie mam pojęcia, czego to dotyczy, ale uważać na wszelkie, nie daj Boże, umowy, obietnice, obiecanki, cecanki, takie różne, bo mówię, może być tak, że w poniedziałek czy we wtorek ktoś wam coś da lub obieca, a potem minie jeden dzień czy dwa i nagle powie, a właściwie to nie, bo się rozmyśliłem albo rozmyśliłam. Iluzoryczne, ale zależni byście Wy byli albo od Was ktoś. Ktoś od kogoś tu jest zależny na terenie pracy. No. Jakieś niepoważne, niedojrzałe osoby i jakaś iluzja i za dużo kobiet w jednym miejscu. I te kobiety nie są wobec siebie, nie wiem czy nie są uczciwe, ale gdzieś jest jakiś myczek. Kurde Miśki, no niestety jak jest za dużo kobiet w jednym miejscu, różnie to bywa, bo wiecie jakie są um, baby, Wy wiecie. Wy wiecie, jakie baby są, nie? Jakie my jesteśmy. Zaraz będzie komentarz feministek w obronie kobiet. Niestety, kobiety potrafią sobie strasznie do garda uskakać. Niestety, niestety, wolałabym, żeby tak nie było. Fajnie by było, gdyby jednak było inaczej, ale tu jest za dużo kobiet w tym miejscu. I jest, pokazana, jest pokazane przesycenie fałszywą kobiecością. Znaczy, nie, nie w sensie, że się facet, prze, facet przebrał za babę i to jest fałszywa kobiecość, nie o tym mówię, tylko przesycenie taką energią kobiecą, ale tą fałszywością. Kochani, bo obie płcie mają dobre i złe strony. I niestety złe strony kobiet, nie każda kobieta ma te złe strony, ale jeżeli już ma, to jest fałsz. Robienie czegoś, wiecie, takie, tak jak taki, taki fałszywy człowiek, taki, tak, taki, taka wredna baba. Mężczyźni w taki sposób się rzadziej zachowują. Oni mają bardziej otwarte to działanie, bardziej agresywne. To są oczywiście stereotypy i to się już teraz zaczyna mieszać między płciami, ale tu jest takie coś pokazane. Fałsz za dużo kobiet i jest coś. Nieszczere, nie nieprawdziwe, dlatego uważajcie, dobra? Nie ufać, nie wierzyć we wszystko, co się Wam mówi w tym tygodniu w pracy. Kochani, jest gdzieś jakaś inna oferta dla Was, albo inne możliwości. Jest pokazane, że albo przegapiacie okazję, bo powinniście coś jeszcze gdzieś szukać, albo jest pokazane, że cały czas siedzicie w takiej energii, bo nie mam, bo nie mam, bo przegapiam okazję. Bo mija tydzień za tygodniem i ja przegapiam okazję. Nie chodzi o to, żeby siedzieć w takiej energii. Chodzi o to, żeby dostrzec inne możliwości i je rozważyć, albo pracować na poczet, ym, no nie wiem, uzyskania nowych możliwości. Natomiast nie chodzi o to, żeby siedzieć w takiej energii, przegapiam coś, czas mija, a ja przegapiam cały czas. Nie róbcie czegoś takiego, Miśkiem. Dziwny tydzień dla panny. To nie będę ukrywać. No już, kurde, niech już będzie ten nowy rok i już będziemy lecieć z nowymi energiami, bo to, to są jeszcze jakieś dziwne, pewnie dziwne jakieś cofki, kurde, karmiczne czy cholera, wie co. Babusia. No. Um, Uwaga, skorpiusz szczelczyk, będziemy kończyć. Kochani, ktoś Was obserwuje. Ale co podjął jakąś decyzję i cały czas Was obserwuje, albo Was cały czas podejrzewa. Jakiś śledzik. Czekajcie chwilkę, czekajcie, podasuję jeszcze raz. Wa Gusia. Związkowiec. Wagusia Singiel. Kto to jest królową lodu? No proszę, proszę. I Wagusia Pracownik. Ktoś przyjdzie Wagusie prosić o coś. Albo Wagusia pójdzie kogoś o coś prosić. A to nie jest dobry czas na to proszenie. Bo nie ma pieniędzy w kasie. Ktoś będzie prosił albo o podwyżkę, albo nie ma co. Czemu w tym tygodniu ktoś przychodzi o to prosić? Jaki to czas jest na proszenie o takie rzeczy? Albo do was przyjdzie, albo wy do kogoś pójdziecie, ale to w ogóle nie jest dobry tydzień na to. To jest beznadziejny tydzień na to, żeby iść i prosić o coś. Pracodawcę albo szefa. Hmm? No to nie wiem. No pewnie, że się wstrzymać z tym. A Jezusiewcu, dobra. Miśki w związkach stałych jest pokazane, że ktoś nie odchodzi, ale jest też pokazane, że nie ma nowego początku. I teraz, co to oznacza? Już mówię. W relacjach takich dochodzących, gdzie nie mieszkacie razem, cały czas ktoś myśli, że może zamieszkamy razem. Nie, 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 nie zamieszkacie razem, bo ktoś nie chce, ale nie odchodzi, nie pali mostów. Jest pokazane, żeby ujrzeć prawdę i otworzyć się na taką możliwość, że być może z tą osobą nawet nie, nie należy za bardzo planować jakiegoś zamieszkiwania. Gdzieś jest coś takiego. Druga sprawa. Jest gdzieś jakaś relacja po pozytywna, poważna, pozytywna, jest wszystko ok. Nie wiem, czy się chcecie przeprowadzić, czy chcecie kupić mieszkanie, czy dom, czy co, coś tu nie idzie. Nie ma przeprowadzki lub nie ma widoków na przeprowadzkę, albo nie ma idealnego miejsca do kupienia no w sensie mieszkanie, dom czy coś takiego. Nie dzieje się jakiś nowy początek i to nie jest koniec świata, dlatego że to jest koniec grudnia. To nie jest koniec świata, tylko koniec grudnia. Nie musi być nowy początek pod koniec grudnia. To jest tylko jeden tydzień. Nowy początek niech będzie w styczniu, spokojnie, dojdziemy tam. Na razie jest pokazane, że coś się nie dzieje. Jak ktoś ma kogoś zostawić, to go nie zostawia. Równie dobrze, wy możecie być z kimś, kto ma żonę albo męża. Nie, 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 nie zostawia tego człowieka. Słuchajcie, chłop się może wyprowadzić od żony i od dzieci, a on nie zostawia tej żony i dzieci. I tak niby się wyprowadził, wow, jest sam. Sam mieszka, to już mogę z nim romansować. Minie kurde miesiąc i on będzie z powrotem urzony na garnuszku. Mhm. No nie w sensie, że na garnuszku, w sensie, że ona go będzie utrzymywać, tylko tam no ogólnie, w sensie powrotu, dobra. E, więc ktoś kogoś nie zostawia w tym tygodniu, ale ktoś też czegoś nie zaczyna w tym tygodniu i ktoś też czegoś nie kończy w tym tygodniu. W ogóle nie jest ani zaczynane, ani kończone. E, związki, które nie idą dalej, powinny być zakończone. Powinno być tak, dobra, nie idziemy dalej. Minęło tyle czasu, nie zamieszkujemy razem, nie myślimy poważnie jedno z nas chce, drugie nie chce. Dobra, nie ma sensu, zakończmy to. Nie, nie jest to kończone. No, nie jest kończone. Jakiś dziwny romans z jakimś żonkosiem, czy z jakąś mężatką, czy coś też nie jest. W ogóle nic się tu nie dzieje ani na poczet nowego początku, ani na poczet zakończenia czegoś, co powinno być zakończone. Nie ma. Szczęśliwe związki, które nie mają takich problemów, nie wiem, planujecie jakąś podróż, gdzieś wyjechać albo się właśnie przeprowadzić. Nie dzieje się to. Brakuje jakichś dokumentów albo brakuje miejsca dobrego albo nie ma y, jakiejś, być może, finansowej możliwości kredytu czy coś takiego. Ale jeżeli chodziło o wyjazdy, nie wiem, czy nie możecie kupić biletu, czy nie możecie zaplanować jakieś podróże, wiecie jak się planuje te podróże, jakieś tam lato, coś tam, coś tam, coś się tu nie wydarza, nie dzieje się to w tym tygodniu, ja bym se to zostawiła w spokoju, jest pokazane, żeby się otworzyć na nowe możliwości, żeby się nie zamykać w jakiejś takiej swojej klatce, że tylko tak musi być, żeby się otworzyć, to jest raz, a dwa, żeby no, jednak zobaczyć, że być może niektóre rzeczy nie mają sensu i otworzyć się na taką możliwość, że może jednak trzeba będzie coś zakończyć. Miszkie. Jeśli chodzi o singli, single mają pokazane, że podejmują decyzję, żeby coś odciąć na zawsze. Rada jest taka: podejmij decyzję, żeby coś odciąć na zawsze. Nawet tej rady nam tu nie potrzeba, bo wy to robicie. Robicie to. Podejmujecie decyzję. Jeżeli nie wy, to druga strona. Czyli wy jesteście singlem, nie jesteście razem, ale ktoś postanawia odciąć się od jakiejś przeszłości. Tyle. Tu nie ma żadnych nowości, tutaj nie ma żadnych jakichś tam wow, jaka miłość do mnie idzie, czy coś takiego w tym tygodniu nie ma. Ale jest pokazane, że jest przemyślenie pewnych rzeczy, przemyślenie swojej przeszłości, dojście do pewnych y, wniosków y, i odcięcie czegoś na zawsze. I jest pokazane, że to jest dobre, to, co robicie w tym tygodniu. Dlatego, że to jest dokończenie, dopięcie czegoś na ostatni guzik przed końcem roku, i w styczniu będziemy patrzeć za nowościami dla Was, również singlaczki. Ehm, teraz praca. No więc, tak jak powiedziałam, ktoś przychodzi prosić o pieniądze, to nie jest dobry czas na proszenie o pieniądze. Tych pieniędzy albo nie ma, bo z końcem roku zostały wydane i jeszcze nowych nie ma, albo to po prostu nie jest dobry czas energetycznie ktoś się może nie zgodzić, czy coś takiego. Jest ktoś u Was w pracy albo Wy, albo ktoś niezadowolony z jakichś pieniędzy lub z braku pieniędzy. No i tyle. Jeżeli macie jakąś tam, nie wiem, własny biznes czy coś, to może w tym tygodniu być mniejszy przypływ w sensie pieniędzy. Mniej, mniej może być czegoś, ale ogólnie Wy pokazujecie, że Wy jesteście spokojni. I jest pokazana rada, żebyście pozostali spokojni żebyście mieli cierpliwość, żebyście nie robili, nie próbowali robić wszystkiego teraz w tym tygodniu na siłę, ale żebyście też mieli cierpliwość i żebyście mieli taką równowagę emocjonalną w tym tygodniu. Zresztą macie, także to jest OK. No, ale ciekawe, no bo rzeczywiście ktoś wbrew energii idzie i o coś będzie prosił. Miły będzie ten ktoś, kto będzie prosił, ale to nie jest dobry pomysł. Jest pokazane żeby poczekać, żeby się wstrzymać i żeby poczekać na lepszy moment mm. kochani, dobra uważać też na wydatki, wagusiu ale to wiadomo, po świętach to wiadomo, że trzeba troszeczkę przyoszczędzić, co po niektórzy oczywiście, co po niektórzy em, skorpionu 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 U, kochani, o Jezu. Jeżeli was ktoś zaprosił w tym tygodniu na jakiś wyjazd, na przykład na Sylwestra, ale nie musi być, ale jakiś wyjazd, albo ta osoba nie przyjedzie, albo ten wyjazd się nie odbędzie, albo będzie nieudana ta podróż czy to spotkanie. I ja wam powiem tak. Wszyscy ci, którzy planują jakieś wyjazdowe rzeczy sylwestrowe czy coś takiego, miejcie jakąś alternatywę. Alternatywę w postaci rodziny, przyjaciół, nie wiem co tam jeszcze, ale miejcie jakąś w zanadrzu alternatywę, błagam. Bo tu jest pokazane, że albo ta podróż się w ogóle nie odbędzie i będzie odwołanie zaproszenia, albo to nie będzie to, czego byście oczekiwali. Nie jesteście zadowoleni z tej podróży, jesteście rozczarowani tym. Możliwe, że to będzie tylko tyle, że po prostu ktoś się upije i będzie nieprzyjemnie. No to, to też jest możliwe, ale w jakichś relacjach yy, takich, może mniej poważnych. Ale w jakichś tam istniejących relacjach jest pokazane, że coś się nie rozwija, że wy byście chcieli pójść do przodu, chcielibyście dostać jakąś ofertę. Niektórzy z Was, kurde, patrzy, podrapałam się. Niektórzy z Was myślą, że dostaną teraz w Sylwestra może że jakieś oświadczyny, czy jakaś propozycja zamieszkania razem, a to nie przychodzi. Jest pokazane, że to nie przychodzi. No. Rozczarowanie. Mglaczki. Praca. Yy. No, Miśki! No chociaż jeden znak ma coś w pracy czadowego. Znaczy, no nie, nie jeden, jedyny, ale. Wow! Dobra, no to co wam jeszcze powiem? No, w związkach stałych też miski. No co, niezadowolenie, bo nie ma jakiegoś wyjazdu, albo niezadowolenie z wyjazdu albo coś nie idzie do przodu tak jakbyście chcieli, gdzieś coś się nie dzieje, nie rozwija się, nie dzieje się. Nie ma dobrych wieści, albo była jakaś obietnica i zostaje odwołana, albo okazuje się, że to nie jest tak jak wyście chcieli. Ogólnie pokazujecie, że jesteście z czegoś niezadowoleni. A tymczasem Rada na to jest taka, że nie musicie niczego kończyć ani zmieniać w tym tygodniu, nie ma takiej potrzeby, ale jest pokazane, żeby zadbać o siebie i o swoje wnętrze i o, swoją, i o swoje emocje, żeby nie pozwolić komuś was, y, wam tam nie wiem, sprawić jakiś. żeby zadbać o siebie samego, żeby sobie też zorganizować być może jakąś alternatywę w razie, gdyby nie wypaliło coś, co jest takie niepewne. Ja myślę, że to chodzi o Sylwestra, chociaż nie jestem pewna. Ci, którzy są w jakichś dziwnych relacjach, które nie idą do przodu, nie rozwija się to, a wy myśleliście, że teraz w Te święta czy w Sylwestra będą oświadczyny albo będzie jakaś propozycja, zamieszkajmy razem i tego cały czas nie ma, nie jest pokazane, że musicie zrywać z tym człowiekiem, ale musicie zadbać o siebie i musicie powiedzieć, czego oczekujecie od tego związku. Ta osoba może tego samego nie oczekiwać i wtedy będziecie podejmować decyzję. Nie musicie decyzji podejmować w tym tygodniu. Jest pokazane natomiast, żeby zadbać o siebie i żeby czuć się wartym miłości i wartym wszystkiego tego, czego chcecie od życia, czego chcecie w związku, żebyście wiedzieli, że wy jesteście tego warci. Jeżeli ktoś wam tego nie oferuje i traktuje was nie za bardzo, no to w pewnym momencie dojdziecie do tego takiego no wniosku, że, że nie ma sensu. Nie musicie w tym tygodniu tej decyzji podejmować, ale możliwe, że do tej decyzji dojdzie w styczniu. Jest to możliwe. Zadbać o siebie. Single mają pokazane, że się odcinają od jakiejś przeszłości i bardzo dobrze, że idą jakąś nową drogą, że wybierają jakąś nową drogę. Niektórzy mogą poznać albo już poznali jakąś osobę, zwłaszcza z podznaku. Powietrze, bliźnięta waga wodnik, i jest pokazane, żebyście zadbali o, własne, o własną stabilizację. Po prostu, żebyście spokojnie podchodzili do wszystkiego. Żeby to nie było na łeb, na szyję. I jeżeli nie macie jeszcze nowej osoby, to spokojnie zająć się na razie swoim domem, pracą, rodziną, przyjaciółmi, tym życiem, które macie. Zająć się tym i odnaleźć stabilizację lub utrzymać stabilizację. A nowości, jak będą miały przychodzić, to w styczniu na pewno przyjdą. Spokojne macie karty. No. Tylko tu mówię, jakieś odcinanie się od jakiejś przeszłości, być może dla niektórych bardzo istotne. Słońce w pracy. Pani, różne rzeczy to może oznaczać. Ogólnie jest to spełnienie, wielkie szczęście i zadowolenie, itd. itd. To mogą być pieniądze, to może być jakiś sukces innego rodzaju, uznanie i, i w ogóle. To może być uznanie innych ludzi również. Jest pokazane, że kończycie ten rok z ogromnym sukcesem lub z ogromnym zadowoleniem, i rzeczywiście tak to wygląda. Kończycie jakiś etap. Ja myślę, że chodzi o zakończenie roku, o to, że to już będzie jakieś zakończenie, zakończenie z sukcesem. Jest pokazane, żeby za bardzo nie porosnąć w piórka. Jest pokazane, żeby. Ja nie wiem, ja nie widzę, żeby was to jak ktoś miał krytykować, ale jakby was ktoś krytykował, to się nie przejmować. Ale żeby uważać na swoje ego, żeby za bardzo nie. Nie pławić się w tym sukcesie i w tym, ale ja jestem super, świetny, czy świetna, czy coś takiego, żeby wam się to ego za bardzo nie rozrosło, żeby ra lepiej. Znaczy to jest świetne, co Wy macie, ale lepiej podejść do tego z wdzięcznością, w sensie podziękować wszechświatu, bogów, co tam wierzycie, ale podziękować i z wdzięcznością do tego podejść, niż z takim, o, ale jestem najlepsza, czy najlepszy, czy coś takiego. Bo to nigdy nie jest dobra energia, to nie jest zdrowa energia, taka egocentryczna. Lepiej być wdzięcznym niż dumnym, i taki macie przekaz. Jeśli chodzi o pracę, ale wszystko się Wam tu udaje świetnie. Niektórzy będą wyjeżdżać za granicę lub działają, wychodzą do świata, robią coś przez internet albo coś, coś do świata, coś. Wychodzą do świata, może biznesy z zagranicą, a może mówię, coś internetowego, świetnie to idzie. To jest bardzo dobry pomysł, to się świetnie rozwija. Uważać na ego, uważać. Słuchajcie, nie skupiać się też na sukcesie. Skupcie się na misji. Wy macie jakąś misję w tej pracy, chcecie coś robić, chcecie coś zaoferować ludziom światu, czy coś takiego, na tym się skupcie, a nie na sukcesie. Nie po to pracujemy, żeby mieć pieniądze. Pieniądze przychodzą jako nagroda za to, że my coś dajemy drugiemu człowiekowi. A, takie buty. Ehm, to był Skorpionek jeszcze szczelczuliś. Szczelczy czuliś. Szczelczy czuli się. Szczelczyką. Szczelczyką. No, zobaczmy, co tam. Uszczelczek. Lecimy. Związku. No to ja nie wiem, co to chłopisko sobie wy wyobraża. Oj, ktoś jest czarnowizem w związku. Jest gdzieś jakiś partner lub mężczyzna. Nie musi być wasz osobisty, może być gdzieś trzeci. No teoretycznie, wy możecie mieć partnera, partnerkę, a może jeszcze być osoba trzecia gdzieś, prawda? Kto bardzo jest albo niezadowolony, albo nieszczęśliwy, albo czarnowictwo uprawia. Zamiast seksu, przepraszam bardzo. Od kiedy uprawianie czarnowictwa jest lepsze od uprawiania seksu? Proszę mi to wytłumaczyć, szczelczyku. Słucham. No, słucham. Miśki, dobra, żarty żartami. Gdzieś jest strzelczy, który ma. Niektórzy mają ryby albo raka, w sensie osobę spod tego znaku, ale. Gdzieś jest strzelczyk. A, czekajcie, chyba że znacie jakąś osobę spod. Chyba że znacie jakąś osobę chorą na raka i ta osoba traci nadzieję, ale musiałaby już być chora. Nie, że się dowie teraz, że jest chora, tylko już byście wiedzieli, że jest chora. Jeżeli znacie taką osobę, to ta osoba traci nadzieję na przyszłość. No tak jest pokazana. Ale to było do nikogo. Dobra. To, to naprawdę mogło być do nikogo. Gdzieś jest strzelczyk, który albo ma taką osobę w swoim życiu, albo jest taką osobą w swoim życiu. Osobą, która jest zamknięta na miłość i osobą, która albo, nie wiem, nie, nie robi nic w kierunku prawdziwej miłości, albo nie wierzy, że ta miłość przyjdzie. Gdzieś jest taka osoba. Singlaczek Singlaczek nawet w pracy nie siedzi, tylko pokazuje, że jest niezadowolony z pracy. Co to w ogóle ma być? O! A, no tak. Coś dziwnego w pracy się u was pokazało? O, nie wiem. Dobra, nic zaraz będziemy gadać. Um, słuchajcie, jeżeli macie stały, poważny związek, porozmawiać ze swoim partnerem, czy się czymś martwi i czy uprawia czarnowictwo, lub, lub z partnerką, czy się martwi i czy uprawia czarnowictwo. Jeżeli wy uprawiacie czarnowictwo, to nawet nie jest czarnowictwo. To jest trochę czarnowictwo, ale to nie jest takie typowe. To jest bardziej coś takiego, że. Wszystko tak nie ma sensu, ta przyszłość, to, to w ogóle, te, co się dzieje z tym światem, to nic nie ma sensu. Nie ma sensu nawet mieć dziecka, na przykład, jeżeli nie macie, bo nie będziemy na taki świat sprowadzać dziecka. To jest takie, że już po prostu nic nie ma sensu dla kogoś. Ja nie myślę, kochani, żeby to była jakaś depresja, chociaż, no, jeżeli wiecie, że ktoś jest depresyjny, no to, no to może to dotyczyć takiej osoby. To może być też, słuchajcie, bo przecież czekajcie, chwilę. Przecież to nie musi być Wasz związkowiec. To może być wspólny przyjaciel, brat, ojciec, to może być taka osoba, która i wpływa to na Was, na Wasze życie. Przecież to tak może być. Ale ktoś jest niezadowolony i czarno widzi przyszłość, albo nie widzi przyszłości. Dla stałych związków to mówię, może być to jakieś takie lekko, lekkie, takie, takie że no, co mnie, nic mnie nie czeka w nowym roku, nic się nie zmieni, dalej będzie beznadzieja i tak dalej. Ale dla ludzi, którzy mają dochodzącą jakąś osobę, czyli nie jesteście tak na poważnie razem, ale gdzieś tam jakoś macie się w swoim życiu, niestety, tu bym. Bała się, że to może nie mieć sensu, dlatego że jest pokazane, że ta osoba nawet nie planuje życia z wami, nie otworzyła się na miłość w ogóle. Nie chce y, nic zaoferować. Czy ma żonę, czy ma męża, gdzieś tam to, to nawet nieistotne. Ogólnie ta osoba pokazuje, że nie planuje niczego z wami, albo wy z nimi czegoś nie planujecie. Nie miałoby to po prostu sensu yy, i żeby nie czekać na coś. Jest pokazane, żeby otworzyć oczy i wyjść z iluzji odkryć jakąś tajemnicę. Dla szczęśliwych związków być może trzeba szczerze porozmawiać o swoich uczuciach, o swoich emocjach, usiąść z partnerem, partnerką i po prostu spróbować dokopać się, co to jest to, co gdzieś tam ktoś no, leży mu na sercu, czy tam gdzieś w głowie siedzi, czy coś. Po prostu, żeby szczerze, żeby otwarcie porozmawiać, i to nie musi być nic złego. To może być po prostu jakaś taka chwilowa, taka, no takie, takie, takie zwątpienie w przyszłość, czy coś takiego, ale. I to, to nie musi dotyczyć waszego związku, to może dotyczyć czegoś innego. Nie wiem, remontu w domu, kurde, przeprowadzki. To różne rzeczy może dotyczyć pracy u tego człowieka, różnych rzeczy. Porozmawiać szczerze, a u ludzi, którzy są w relacji już być może długotrwałej, ale takiej dochodzącej z kimś, kto w ogóle nie planuje niczego z wami i jest pokazane, że jest zupełnie zamknięty na miłość. Otworzyć oczy, wyjść z iluzji, zobaczyć prawdę. No niestety, prawda mogłaby się okazać? Prawdą mogłoby się okazać, że ta osoba nie jest Wami zainteresowana, i wtedy trzeba się gdzie zastanowić, Misiaczki. No. Słuchajcie. Single nawet nie mają pokazane. Nie ma żadnych jakichś nowości, nie ma nic takiego. W ogóle nawet tak, jakby single się nie skupiały aż tak bardzo na relacjach w tym tygodniu, ale skupiać się mogą na pracy. I to ciekawe, bo na pracę też tutaj mamy. Zastanawiające karty. Jest pokazana jakaś wieża, jest pokazane, że coś trzeba rozwalić. Single mają coś rozwalić. Chodzi o. Słuchajcie, i, u, i w pracy, i u singli jest jeden wspólny przekaz, i to jest przekaz, który mówi o tym, że ego, ego przeszkadza. Ja Wam zaraz powiem, jak będę mówić przy pracy, o co chodzi z tym ego. Jeżeli chodzi o singli, jest pokazane, że albo się przemęczają w pracy i nie wychodzą w ogóle z pracy, albo są niezadowolone z pracy i myślą tylko o pracy, ale jest pokazane, że trzeba coś rozwalić, trzeba ym, jakąś, jak to powiedzieć, odżyć się z jakichś złudzeń, rozwalić, coś rozdziabdziać, ale trzeba też rozwalić te swoje jakieś takie y, oczekiwania, które wypływają z waszego ego. Może chodzi i o związki, że wym, a Ci nie wiadomo jakie oczekiwania, jeśli chodzi o nową osobę. A tu jest pokazane, że to jest wszystko ego, że to trzeba rozwalić, że to nie jest nie tędy droga. Tu jest wieża jako rada. Trzeba przejść jakąś przemianę. Trzeba tutaj coś sobie uświadomić. A propos siebie samego, a propos swojego ego. Uświadomić i rozwalić, rozdziabdziać. I teraz patrzcie, co jest w pracy. Przychodzi do Was jakaś oferta, ale ona jest poniżej Waszego, jak to powiedzieć... Właśnie tego ego, no w sensie, że Wasze ego by tak popatrzyło, ach, to takie, to ja nie, to ja to takie, to ja nie. No i nie wiem, czy to jest w obecnej pracy, czy to jest jakaś nowa praca, czy co to jest. Jest pokazane, że można byłoby się czegoś nowego nauczyć, ale to jest tak jakby poniżej albo Waszych kwalifikacji, albo poniżej dotychczasowych zarobków, a Wy pokazujecie, że Wy jesteście niezadowoleni. Tymczasem ja się zastanawiam, czy ta oferta to nie będzie jakaś możliwość rozwoju, żeby, czy to się będzie rozwijało w przyszłości. Jest pokazane, że albo siedzicie, że, że bardzo możliwe, że siedzicie w takiej energii przegapianych okazji. To samo macie, co panna miała wcześniej, jak mówiłam do panny. Albo siedzicie w energii przegapianych okazji, albo takie coś, że. Nie, nie szukacie tych okazji, albo jak przychodzą te okazje, to wy tak machacie ręką. To nie dla mnie, to nie dla mnie, tego, to się nie uda, to nie. A tymczasem jest pokazane, że w końcu coś trzeba wziąć, coś trzeba zacząć robić, coś trzeba, nie wiem, coś nowego, może coś się nauczyć. I coś do Was w tym tygodniu przychodzi. To może być. Słowo czyjeś to może być propozycja, to może być nowa praca, to może być jakaś, nie wiem, jakaś, jakaś nowa oferta w obecnej pracy czy projekt, ale to jest takie jakby poniżej waszych oczekiwań. Wy jesteście niezadowoleni. Nie, nie, ja jestem lepsza albo lepszy niż to, co mi zaoferowano. No? I dlatego to ego się u was pokazuje, w dwóch miejscach się pokazuje, że trzeba będzie troszeczkę. Wiecie co, trochę bardziej z pokorą do tego podejść, bo to się może rozwinąć w coś lepszego. Na razie siedzicie w energii przegapianych okazji, a to też nie o to chodzi. Szukać okazji albo brać jakieś tam oferty, które do Was przychodzą, ale nie robić czegoś takiego, to nie, to nie, to nie, na to jestem za dobra, na to jestem za dobry, dlatego, że możecie w pewnym momencie po prostu przegapić jakąś ciekawą okazję. No i to jest takie trochę oszczerzonko. No dobra. Szczelczyku, Was zrobiliśmy. Robimy szybkie wybierz karty. Będziemy misiaczki kończyć. Wybierzcie kartę od 1 do 3. Jedyneczki to chyba są raczulisiem. Albo czekajcie, który jeszcze znak to miał? Rak i nie wiem czy skorpion. Dobra, nie pamiętam. Ci, co wybrali jedyneczkę, mają przekaz. Najpierw pokochaj siebie. Twu... Szacunek do samego sie... Twój szacunek do samego siebie sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny um, dla innych. Najpierw pokochaj siebie. No bo jak nie pokocha człowiek siebie, to jak może oczekiwać, że ktoś innego pokocha? Wiesz o co chodzi? Chodzi o szanowanie samego siebie. I to by też oznaczało, że nie siedzimy z jakimś tam o oszustem, zdradzicielem. Czy człowiekiem, który nas nie szanuje, bo jeżeli my kochamy siebie, to my nie, nie pozwalamy sobie na takie traktowanie. Dwójeczka. Miej otwarty umysł, Twoja bratnia dusza może być kimś innym, lub wyglądać inaczej, lub być inna niż Wam się wydawało. Możecie poznać bratnią duszę i ta bratnia dusza po prostu będzie, że nie będzie tam być jakimś stereotypowym, tam, tam nie wiem, czy tam blondynem, czy brunetem, czy tam kimś, co tam się Wam podoba tylko będzie e, zupełnie jakby in, in, inaczej wyglądać niż wam się wydawało albo co innego będzie robić czym innym się interesować. E, może też to oznaczać, że wy znacie bratnią duszę i ta osoba troszkę jest inna niż wam się wydaje, nie znacie jej do końca tej osoby. Trujeczki, wezwij swoją bratnią duszę. Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacja pomogą wam się mm, nie wiem, przy, przy o Jezu jak to powiedzieć, spotkać, poznać, być razem. Pomogą wam być razem. Modlitwy, wizualizacje, afirmacje. Wezwij swoją bratnią duszę. No to te karty jasno mówią, że wchodzimy na medytację o bratniej duszy. Medytujemy tutaj, prawda? Nie o Franku, błagam. Może o Romanie, ale też nie, bo nie chodzi o to, żeby to było o konkretnym człowieku, tylko chodzi o to, żebyście mieli ideę człowieka. Nie imię, nie wzrost, nie wygląd, tylko ideę. To jest najważniejsze. Ideę, jak was ma traktować, jak wasz związek ma wyglądać. Także. Miszki, tyle. Pamiętajcie, wszystkie czytania na 2022 rok są już na kanale. Styczniówki, chcę, żeby się pojawiły przed Nowym Rokiem, ale nie obiecuję, bo ja nie wiem, jak ten tydzień będzie wyglądał, ale będę się starać, więc bardzo możliwe, że mi się to uda. To będą styczniówki. Nie wiem, co zrobię, jeśli chodzi o y, tygodniówkę i o czytanie na Nów. Nie wiem, co zrobię, ale ja będę chciała, żeby to czytanie na Nów. Nów jest drugiego, czyli w niedzielę. Tygodniówka będzie w sobotę, tak jak zawsze, z wyjątkiem w tym tygodniu. Ale tygodniówka będzie w sobotę. Nie wiem, czy Nów będzie w niedzielę, bo ja mogę ze wszystkim nie zdążyć. Natomiast um, to nie szkodzi, dlatego że ja chcę połączyć ten Nów, który jest 2 stycznia, z czytaniem. Właśnie ja to trochę, bo, bo dwóch takich czytań to ja nie zdążę zrobić, ale z takim czytaniem jakby noworocznym. I to byłoby nawet chyba nie tylko na jeden, na jeden miesiąc, tylko kto wie, czy nie na sześć miesięcy. I wtedy bym zrobiła takie większe, co idzie w naszą stronę, co nowego idzie. Może takie coś zrobię. Ale to by mogło być dopiero w poniedziałek, albo no, we wtorek może. Nie wiem, to może nie być w niedzielę. O to mi chodzi, bo pewnie nie zdążę, żeby było dzień po dniu. Dobra. Miśki tyle. Ja Wam prawdopodobnie w, przyszłe, w przyszłym tygodniu na y, czytaniu tygodniowym powiem, kiedy będzie to czytanie na nów. Także na razie Wam nie muszę mówić, powiem Wam za tydzień. A na razie buziaczki, trzymajcie się. Słuchajcie, nie wiem, tam miejcie jakiś fajny ten Sylwester. Nie pijcie za dużo, żebyście się potem nie, nie czuli. Fajnie jest się obudzić 1 stycznia i żeby nic człowieka nie bolało. Żadna głowa, żeby człowiek się wyspał. I żeby człowiek był taki zadowolony z tego 1 stycznia. Także troszkę szampanka oczywiście, symbolicznie, ale nie róbcie jakichś tam za dużo. Znaczy, jest, róbcie jak chcecie, tylko ja mówię, co jest fajne, a co jest mniej fajne, no to szkoda byłoby przespać te pół tego, tego, tego 1 stycznia. No, no i tyle. No. Dobra, misiaczki, y, trzymajcie się, ja was jeszcze będę. Ja zrobię orędzie noworoczne, także jeszcze będę wam składać życzenia noworoczne, dlatego na razie tego nie robię. Na razie wam życzę fajnej, udanej, takiej radosnej zabawy sylwestrowej. Nieważne, czy w gronie dużym, czy w gronie tycim, nieważne. Ważne, żebyście byli zadowoleni i szczęśliwi. Miśki, tyle. Buziaczki, pozdrowionka, no i papa.